Szanowni Państwo, wznawiam posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Gminy, Komunalnych i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Kontynuujemy punkt 6. Analiza opracowanego projektu zmian w studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kulów. Część punktu tego omówiliśmy już i przechodząc do planu zagospodarowania tutaj wsi Zastawie i Łąkoć, że tak powiem, przenieśliśmy komisję tutaj, żeby osoby zainteresowane mogły też wypowiedzieć się w tej kwestii. Także Pani Ania zacznie tutaj. Dzień dobry, witam Państwa. Nasze spotkanie bierze się stąd, że wniosek, który inwestorski, który wpłynął do wójta gminy Kulów, został przez nas rozpatrywany na etapie projektowania kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kulów. Po analizie obowiązujących dokumentów z zakresu planowania przestrzennego, z zakresu gospodarki przestrzennej gminy, wniosek ten wzbudził nasze wątpliwości, o których chcę Państwu powiedzieć. Teren, na którym planowane jest wydobycie kopalin piasku, zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej. Zgodnie ze studium uwarunkowań, jak i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, po obu stronach drogi powiatowej mamy projektowane rezerwy budownictwa. Uchwalone nawet w planie. Tak, uchwalone w planie. Właśnie tak jak mówię, tutaj na podstawie miejscowego planu i studium mamy uchwalone tereny budownictwa zagrodowego. Oznacza to, że po tych obydwu stronach drogi powiatowej można na mocy obowiązujących dokumentów właściciele nieruchomości mogą zagospodarowywać te nieruchomości, budować budynki mieszkalne, budować tam swoje siedliska. W momencie, kiedy wpłynął wniosek pana inwestora, okazuje się, że po jednej stronie drogi jest planowana kopalnia piasku. I teraz jak taka inwestycja wpływa na dokumenty planistyczne i dalej na Państwa możliwości i decyzje? Przy uwzględnieniu tego wniosku, wprowadzając w kierunkach zagospodarowania możliwość realizacji kopalni po jednej stronie drogi, trzeba się liczyć z tym, że oddziaływania kopalni, te negatywne oddziaływania, będą przekładać się na siedliska, które mogą powstać po drugiej stronie drogi. Czyli krótko mówiąc, właściciele działek po drugiej stronie drogi stają się osobami tracącymi na tej planowanej inwestycji, tej planowanej kopalni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli następuje utrata wartości nieruchomości, właściciele takich nieruchomości mogą wystąpić o odszkodowanie z tego względu. Występują odszkodowanie zgodnie z przepisami do wójta, burmistrza, prezydenta. I skutkuje to odszkodowaniami z kasy budżetu gminy. Jest to kierunek na pewno i jeżeli chodzi o te uwarunkowania
społeczne, gospodarcze w naszej ocenie niekorzystny. Wiemy, że część z Państwa jest jak najbardziej za tą inwestycją i no, nasze spotkanie właściwie ma na celu poinformowanie wszystkich Państwa o skutkach planowanego zamierzenia. Tym skutkiem pozytywnym na pewno jest to, że część Państwa chce zbyć swoje nieruchomości, a więc Państwa przychody, natomiast skutkiem negatywnym te ujemne oddziaływania na działki właścicieli po drugiej stronie ulicy. Mieliśmy tutaj też kilka lat temu w związku z działaniem kopalni katastrofę związaną z uszkodzeniem drogi. No oczywiście inwestor wywiązał się jak najbardziej tu ze wszystkich obietnic związanych z naprawą tej drogi. Natomiast no też szczęśliwie nie było żadnych ofiar w ludziach. Niepokoi nas też ta bliska odległość drogi powiatowej w tej sytuacji. Chyba z mojej strony to tyle. To jeszcze tak może ogólnie. Na chwilę obecną jest wydanych na terenie gminy 17 koncesji i na mocy tych koncesji wydobycie piasku jest planowane do roku 2030. Oczywiście z punktu widzenia obserwatora niewidoczne są dla nas efekty wydobycia piasku. Natomiast jak Państwo popatrzą z tego przysłowiowego lotu ptaka, na przykład na mapach w geoportalu ortofotomapach, no to widać, że ten krajobraz jest takim krajobrazem księżycowym, bo tych wyrobisk już na terenie gminy jest całkiem sporo. Jeżeli chodzi o rekultywację tych terenów, no to są przyjmowane te kierunki związane z rekultywacją leśną, rolną bądź wodną. Jest to normowane też między innymi przez warunki koncesji. To chyba z mojej strony tyle. Chyba, że Pan Wójt jeszcze chciałby cokolwiek dodać. Państwu, Pani Państwa powiedziała, że jest na 17 koncesji. Wszystkie zmiany dotyczące kopalni odbyły się w poprzednich kadencjach. To jest dopiero pierwsze podejście do zmian w studium, czyli do decyzji, które będzie Rada podejmowała w sprawie kopalni i innych zmian. I tutaj dla szczerości jedyny wniosek, który był brany pod uwagę, jeżeli chodzi o zmiany pod kątem kopalni, wszystkie inne zostały odrzucone, był wniosek mieszkańców Łąkoci i inwestora. W sytuacji, gdy plan zagospodarowania przestrzennego jest dla tego terenu uchwalony i są tereny zabudowy zagrodowej, jedyną możliwością, jedynym wnioskiem, jaki wójt może złożyć wniosek dla Rady Gminy, żeby zmieniła studium, jest to, że 100% właścicieli tych nieruchomości złoży wnioski o zmianę, czyli zgodzi się na to, żeby ich grunty, które Państwo, którzy wnioskują, wasz grunt pozostaje przynajmniej na tej samej wartości, albo i wzrasta, bo jest kopalnia, a dla pozostałych właścicieli nieruchomości grunty tracą na wartości. I jedynym rozwiązaniem problemu jest 100% zgodność wszystkich właścicieli tych nieruchomości, którzy wyrażą wolę, że zgadzają się bez odszkodowania na zmianę studium i planu na gorszy, bo gminy nie stać na złożenie, na odszkodowania za to, że te tereny zostały po drugiej stronie zmienione. Państwo dostaną środki finansowe za grunty, a my będziemy musieli różnicę w pogorszeniu przeznaczenia w planie, który już jest i został uchwalony poprzednio, bo my jeszcze, Rada ta tego nigdy nie uchwalała, dopiero jest przed takimi zmianami, spowoduje różnego rodzaju odszkodowania za
grunty zabudowy zagrodowej na jedno, na przykład na rolniczą, albo nieużytki, albo jakąś trzecioklasę czy czwartoklasę gruntu rolnego. Więc jedynym wyjściem z punktu widzenia gminy i bezpieczeństwa jej finansów jest to, że nie ma odszkodowań. Jedynym źródłem, kiedy nie będzie odszkodowań, jest zgodna wola wszystkich właścicieli nieruchomości w tym obszarze, że się zgadzają na zaproponowane zmiany. Więc jeżeli nie będzie zgody w 100% z tego terenu, takiego wniosku z naszej strony, z Urzędu Gminy Kurów, dla Rady Gminy nie będzie. Oczywiście Rada Gminy po przedstawieniu Państwa protestów, jakichś wniosków może uchwalić, bo to ona zobowiązuje, pociąga zobowiązania dla gminy i wtedy wójt musi uchwałę Rady Gminy zrealizować i ewentualnie późniejsze procesy czy procesy odszkodowawcze wypłacić. Ale wtedy już jest powiedziane, ale ta Rada powiedziała, a i później trzeba wprowadzać do budżetu odszkodowania za zmianę przeznaczenia działek. Więc jedynym rozwiązaniem, żebyście Państwo, żeby to był Wilk City i obracała, jest zgoda wszystkich właścicieli, współwłaścicieli tego terenu, że wyrażają zgodę na to, żeby takich zmian dokonać bez odszkodowania. Na inne rozwiązania nie jesteśmy gotowi, bo Państwo dostaną środki, a my będziemy musieli przeznaczyć pieniądze na odszkodowania kosztem innych inwestycji czy działań. To różnica jest, różnica między działką budowlaną a działką rolniczą jest diametralna. Więc to jest nasze stanowisko na dzień dzisiejszy. Dużo byłoby łatwiej, jakby w planie zagospodarowania przestrzennego te tereny nie były już uchwalone w latach poprzednich jako tereny zabudowy zagrodowej. Jakby to były same tereny rolnicze, a nawet studium by były przeznaczone na kierunek, to my tylko kierunek zmieniamy. Nikomu nie zmieniamy w tym momencie przeznaczenia działki i nie narażamy go na utratę wartości tej działki, czyli na potencjalne odszkodowania w drodze cywilnej. Jest pan mecenas, nie wiem, czy może pan powiedzieć, że takie rzeczy się zdarzają, że mieszkaniec nawet tak wie, że stracił wartość, to jak wyczuje pieniądz, to wtedy na pewno przyjdzie po odszkodowanie, bo to też jest dla niego, tak jak dla Państwa jest zarobek na sprzedaży tych działek, tak dla nich będzie zarobek na odszkodowaniu, ale wtedy kosztem naszej gminy. Tak, tylko pokazuję to masztabę. Jest tak, jak powiedział pan wójt, to znaczy pewnie wszyscy mają świadomość, że najdroższe działki, jaka by to nie była miejscowość, gmina, czy powiat, czy województwo, są działki budowlane, ponieważ z racji tego, że można się gdzieś tam na nich pobudować, jest to wyższa wartość niż wartość działki rolnej, działki inwestycyjnej nawet. Więc tak wygląda sprawa. W sytuacji, jak pani Łanicka powiedziała, zmiany studium uwarunkowań i kierunków rozwoju architektonicznego, tak jak i później zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki po drugiej stronie drogi obecnie posiadające status działek zagrodowych, rozumiem, na których normalnie oczywiście można się budować z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z ustawy, na pewno stracą na wartości. Nie sądzę, żeby na ten moment można było, nawet nie znam ilości tych działek i wielkości, natomiast nie widzę podstaw, żeby na ten moment można było wyliczyć kwotę, która ewentualnie by była do wypłaty w ramach odszkodowania i wydaje się, że to byłoby dopiero możliwe do wyliczenia na podstawie wyceny przez rzeczoznawcę. Natomiast taka utrata wartości tych działek na pewno by zaistniała. Stanowisko gminy w tym zakresie, z tego co, przynajmniej Urzędu Gminy, jest z tego co słyszeliśmy, jasne, dlatego tylko mogę potwierdzić w tym zakresie słowa pana wójta. To można sobie, żebyście Państwo oszacowali skalę możliwości odszkodowawczych, to jest długość terenu, które zostanie jakby zmienione przeznaczenie z działek zagrodowych na głębokość, nie wiem, tam 80 metrów jest.
100 metrów działek budowlanych jest, tak? No to niech będzie 300 metrów razy 100, mamy metry kwadratowe, różnica między działką budowlaną, gdzie w Górowie są wyceniane teraz 87 zł za metr kwadratowy, niech będą nawet 50 zł albo 40, a działką, różnica między 40 a działką, metrem kwadratowym działki rolnej, ta różnica razy metry kwadratowe, które są, to są taka skala odszkodowań, jeżeli chodzi o zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego. Żebyście Państwo wiedzieli, co może wtedy być, jako konsekwencją finansową może być dla gminy zmiana w tym momencie tych terenów. Dlatego powtarzam, jeżeli chcecie i chcecie o to walczyć, macie możliwość, tylko jeden warunek, jaki stawia gmina, jest taki, że w 100% wszyscy, jak jeden mąż i jedna żona, składają wnioski o to, żeby te tereny były przekształcone na teren kopalni i nie będą roszczyć odszkodowań do gminy Kurów. A możemy wnioski złożyć, żeby to za to też było przekształcone na kopalnię? Wniosek możecie złożyć. Bo czasami, co mają grunty przed drogą i za drogą, to są po prostu tych samych, właśnie, te same właśnie tereny. To są wstrzone działki. Z jednej, z drugiej strony. Ale to jest taka sytuacja, nie wszystkie działki. Chodzi o to, że to nie są wszystkie działki. Musicie mieć pewność, powiedziałem, stuprocentowo tak. Wy możecie się zgodzić, że tam zostawiacie sobie pola, a tutaj chcecie mieć kopalnię. Czy na drugą kopalnię radni podejmą decyzję? Nie, ciężko mi powiedzieć, czy taki wniosek w studium przejdzie. To jest trudne pytanie. Czy my wszystkie wnioski na kopalnię, oprócz wniosków, które teraz rozpatrujemy, zostały odrzucone we wniosku, które będzie przedstawione Radzie Gminy. Kopalni jest dużo, terenów jest przekształconych pod kopalnię dużo i te tereny inwestorzy mogą wykorzystywać na uzyskanie koncesji i wtedy koncesje dostają. A my tylko z racji z tego, że sytuacja państwa była dosyć długo rozpatrywana, z szacunku do tego, że o to walczycie, pochyliliśmy się nad tym, ale sytuacja taka, że perspektywa odszkodowań, nawet z waszej strony, jeżeli to są lustrzane albo części osób, no to dla nas nie jest satysfakcjonująca. Jedyna możliwość jest taka, że my mamy pewność, że nikt się nie upomni o odszkodowania za zmianę tych terenów. A czy kopalnia mogłaby powstać? Pytanie do pani Urbanieckiej i rozmowa, to już jest jakby nowe otwarcie. Nas interesuje coś takiego. Po pierwsze, żeby było jak najmniej terenów księżycowych i jak najmniej odszkodowań wypłaconych za utratę w planie zagospodarowania przestrzennego. Tylko, że teraz to 100% pewności, no to nigdy nie będziemy mieli, tak? Bo zawsze ktoś jest za i ktoś jest przeciwko temu, tak? No ale to ja teraz o 100% pewności, ale z każdym procentem osób deklarujących zgodę, że że chcą zmiany i nie wystąpią odszkodowanie, powoduje to, że my możemy to ryzyko sobie w pewnym sensie skalkulować na tej zasadzie. Bo może być na przykład 10% powierzchni różnicy i jesteśmy w stanie stwierdzić, że będziemy, że na to nas stać, bo są inne jeszcze inne plusy w tym wszystkim, opłata eksploatacyjna, że możemy to jakoś sobie przeanalizować. Ale nie może być tak, że opłatę eksploatacyjną z nadwyżką przejedzą odszkodowania. No, ale zacznijmy o czymś rozmawiać. Na każdym razie znacie stanowisko urzędu wójta i pani Urbanistki. My takie stanowisko przedstawiamy Radzie. Rada do tego może się ustosunkować negatywnie. Ja wykonam to, co Rada uchwali. To, co Rada uchwali, tylko Rada uchwalając, znając argumenty odszkodowawcze, już w pewnym sensie zaciąga kredyt odszkodowawczy dla gminy. Więc radni też reprezentują jakieś środowiska w gminie Kurów i wiedzą, ile jest potrzeb, na które dzisiaj nie ma pieniędzy. I nie mogę też pozwolić sobie na to, żebyśmy mogli wypłacać odszkodowania za zmianę w planie. I jeszcze na dodatek w planie, który został uchwalony nie teraz, tylko już obowiązuje. Tam są tereny zawodowe, zagrodowe, po jednej i po drugiej stronie. Więc jakbyśmy mieli taką sytuację, że tam są tereny tylko rolnicze, to naprawdę z racji tego, że długo o tym rozmawiamy, pani Aniu, nie byłoby mnie przeciwwskazać, żeby zmienić teren na kopalnię. My dziś obawiamy się tylko i wyłącznie potencjalnych odszkodowań. Czyli teraz ile trzeba pism złożyć właścicieli działek po przeciwnej stronie, żeby
jaki procent? No, tak? W tym momencie mówimy o 100%, czyli jak najwięcej. No nie wiem, później byśmy mogli rozmawiać, negocjować. Pytanie, jaki procent? No, każda działka jest inna. Jedna działka może mieć powierzchnię, załóżmy, włączoną do terenów zabudowy zagrodowej kilkaset metrów kwadratowych, a jedna będzie miała kilka metrów. No pytanie, musimy to wyważyć, zobaczyć, jaki to jest procent, jaka jakby była skala potencjalnego odszkodowania. Bo też z tego tytułu też gmina duży podatek ma, tak, z kopalń. To też trzeba wziąć pod uwagę, no, bo gmina rocznie z okolic tutaj gmina Kurów, tak? Ja nie wiem dokładnie, ale w granicach 1 milion złotych na pewno jest. Ale nigdy nie negowaliśmy tego, że z tego jest podatek i opłata eksploatacyjna. Nikt nie ukrywa, bo te pieniądze wpływają do budżetu. Tylko że jest taka sytuacja, że te opłaty środowiskowe, które wpływają, są przeznaczane na wszelkie inwestycje gminne, czyli to, że państwa dzieci korzystają ze szkoły i jest szkoła remontowana, na to idą pieniądze, na utrzymanie tego, co jest potrzebne do wspólnego tutaj mieszkania w tej gminie. Przecież remonty wodociągów również, wy ujęcia nie macie, ale my go remontujemy załóżmy na Olesinie. Te pieniądze naprawdę są przez nas analizowane, Rada analizuje. Przyjdzie moment taki, też tego nie ukrywam, że kopalnie się pozamykają i skończą i nie będzie tyle wpływów do budżetu i będzie sytuacja trudna. Pytanie jest takie, czy my jesteśmy na takim miejscu, że zróbmy kopalnię, to my tę opłatę przeznaczymy na odszkodowania, czy może jest jedyna okazja, żeby coś dobrego zrobić. No zobaczcie, ile jest walki o drogę. W tym momencie na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę, że przez kilometr 200 przez wieś projektujemy, mapę do celów projektowych już są, projektant projektuje, musimy uzyskać odstępstwa, musimy uzyskać zgody, pozwolenia i będziemy się z powiatem dogadywać, żeby to zrobić. Ten odcinek kilometra 200 to jest rząd może miliona złotych, jeżeli chodzi kosztorysowo o asfalt. No tak plus minus. Czyli gmina musi wyłożyć, jak będzie 50% na 50 połowę pieniędzy. No załóżmy, bo przetargu będzie taniej, niech to będzie 350 tysięcy gmina musi wyłożyć na asfalt. Jakby było pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych, chociaż powiem, że jestem pewny w 99%, że powiat tego wniosku na kilometr 200 nie złoży do Funduszu Dróg Samorządowych, bo to jest za krótki odcinek. Oni złożą kilometrowy, żeby dodać więcej dofinansowania, bo wtedy jest procent. To będzie wyrwane pieniądze w budżecie powiatu z jakichś spraw ostatkowych, poprzetargowych. Tak to, ale idziemy na takiej zasadzie, żeby przynajmniej kilometr 200 dla Was był. Nie, no tak, no to też jest plus, tylko że z tego względu jako Pania, więc przychód też gmina ma duży, a w ciągu 5 lat na pewno już będzie te kopalnie, które są, to będą pozamykane. Ale powiedziałem, my nie negujemy tego wniosku, żeby tej kopalni nie prowadzić, tylko stawiamy jeden warunek. Chcemy się zabezpieczyć przed oszkodowaniem. Oczywiście tak, tylko nie wiem, jak 100% to jest dzisiaj no, nieosiągalne, tak? No dobrze, może tak. No przecież nie przyjdę do Was, nie powiem, że chcę 50%. Muszę dbać w tym momencie o interes budżetu gminy. Jak powiedziałem, sprawa otwarta, jeżeli zaproponujecie jakieś rozwiązanie, się znajdzie dużo osób, możemy zsiąść do rozmów i rozmawiać, naprawdę. Może się udać Wam, my planujemy, ta komisja jest dzisiaj, ona się zamknie, prawda? Ale za 2 tygodnie jeszcze siadamy raz do studium. I może jak to są lustrzane odbicia, my też nie możemy Wam udzielić informacji, bo prawo nam zabrania udzielenia informacji, kto jest właścicielem tych działek, nie? Wy pewnie wiecie, kto ze sobą sąsiaduje, kto jest właścicielem, bo tutaj mieszkacie Pan Sołtys, może wiedzieć. Wy macie to wiedzę, która nie jest jakby obwarowana przepisami prawa. Ale my nie możemy dać wykazu Panu Sołtysowi, idź tu, idź tam, to jest ten właściciel. Wy musicie to z punktu widzenia prawnego w pewien sposób zdobyć. Za 2 tygodnie mamy spotkanie, więc jak macie lustrzane i większość osób się zgadza, zaproponujcie rozwiązanie, zaproponujcie ile osób się na to zgodzi i my podejrzewam, że jak będzie pewne ograniczone ryzyko, no to radni, jak tutaj gotowi byli przyjechać i rozmawiać i przedstawić Wam swoje argumenty i ja, tak też będziemy rozmawiać. Więc bardzo chętnie
dajemy czas, próbujcie to wszystko przeanalizować. Nam chodzi tylko, że jak zmienimy w przyszłości tutaj studium, a później plan, tak żeby nie było sytuacji dla nas odszkodowawczych. Bo tutaj już radni w pewnym sensie, znaczy ja przepraszam, tak się wyrażam za radnych, ale jakby nie chcieli rozmawiać na temat łąkoczy, to by tu nie przyjechali. Wszystkie inne wnioski na kopalnię zostały w studium odrzucone. Oczywiście wszyscy właściciele będą mogli składać protesty, bo ten proces jest jawny. To nie jest proces zamknięty, że my komuś narzucamy, ale stawiamy argumenty, dlaczego tak ma się stać, a nie inaczej. My mamy dbać przede wszystkim o interes gminy. Ja dam przykład działek budowlanych. Jak jeżeli ktoś składa wniosek przy drodze gminnej czy powiatowej, gdzie jest już asfalt czy wodociąg, to jest mi łatwiej postawić wniosek radzie, żeby ten teren zmienić. Ale jak mi ktoś chce mi zrobić teren budowlany pół kilometra od najbliższej drogi wodociągu, to ja narażam gminę później na koszty. Bo zaraz przychodzi ktoś po warunki, żeby mu wodociąg pociągnąć i za chwilę jest problem z drogą dojazdową, bo działki zostały sprzedane osobom z miasta na sypialnię i już ktoś nie pamięta warunków, jakie były umowy. Więc my musimy patrzeć na interes gminy sami. Dobrze widzicie, ile jest potrzeb. Ile spraw trzeba zrobić, ile trzeba pieniędzy, żeby to wszystko zorganizować. My sobie tak szacowaliśmy, to 80 parę milionów trzeba, żeby dzisiaj to wszystko porobić, a mamy w budżecie na inwestycje 3,5 miliona, 4 miliony złotych rocznie. I teraz od tortu tego odcinamy jedną drogę z Funduszu Dróg Samorządowych, drugą drogę, wkład własny na drogę powiatową Kurów-Mików, na projekt. Nadzieja jest, że będzie już cały robiony projekt w przyszłym roku. Przynajmniej takie zapewnienia w ostatnim czasie padły. No to z kilometra jest 12 tysięcy netto za projekt, plus odstępstwa, projekt, kosztorys, plus mapa do celów projektowych. I teraz przemnożyć to wszystko w projekcie, kolejne 100 tysięcy odpada. Wodociągi, niektóre do remontu, ujęcie w Choszczowie z lat 70. W Olesinie z lat 80. było modernizowane, pewne rzeczy trzeba poprawiać. Jakby nie było wody, byłyby problemy. W szkole też również pojawiają się różnego rodzaju problemy. Przychodzi straż, przychodzi nadzór budowlany, budynki nie spełniają wymogów. Te pieniądze są wydawane, nasze pieniądze podatkowe wydawane są na te inwestycje, które są nam narzucone. Dziś jest robiona klatka schodowa w przedszkolu w Kurowie za 210 tysięcy. Jakbyśmy jej nie zrobili, to by nam we wrześniu przedszkole zamknęli i państwo pierwsi co, to byście chcieli wywieźć wójta, że nie dopełni żadnych obowiązków, żeby dzieci wasze poszły do przedszkola. Przedszkole zamknięte, rodzice nie mogą pójść do pracy. Musimy pewne rzeczy remontować, odcinamy od tego tortu i musimy dbać o bezpieczeństwo finansowe również gminy. Pensje rosną, trzeba dokładać. Śmieci, dzisiaj obradowaliśmy na temat śmieci, rosną. Łatwo jest, brakuje nam w najmniejszym, w naj, takim optymistycznym wariancie 150 tysięcy, w najbardziej pesymistycznym 400 tysięcy. No to my waszą drogę wyrzucimy ze śmieciami, gdzieś u strażaków mówię, że wyrzucimy pół czy wąski prostokół, natomiast tu już areał ma znaczenie, no bo nikt na 15 hektarach, arach nie będzie robił wielkiej inwestycji oczywiście. Całości tych działek, o które wchodzi, Dalej podejrzewam, że tak jak pan wójt powiedział, trzeba by było po pierwsze ustalać wszystkich właścicieli i ich, no bo wiadomo, że różnicą jest rzędu 2-3% tych działek, gdyby ktoś się nie zgodził, a różnica jest, kiedy wchodzi w grę więcej osób, których ta gmina z uwagi też na przepisy o ochronie danych osobowych nie ma. Jakby się ubiegali o odszkodowanie, to jak to wygląda ten proces? Może tak, wartość działki i jej ewentualnego przeznaczenia zawsze będzie się liczyła na dany moment, kiedy na przykład składamy te pozwy o odszkodowania czy wnioski do Urzędu Gminy. Co innego mogłoby być za 10 lat, co innego za 5, bo wiem, jak się zmieniają wartości nieruchomości, zwłaszcza teraz w ostatnich czasach w okolicach dużych miast. To znaczy jest po prostu wzrost wartości działek budowlanych.
Jak to wygląda? Na pewno no, trzeba po pierwsze rzeczoznawcę wskazującego, jaka byłaby wartość danej działki, gdyby była to działka budowlana i gdyby można było się na niej budować, jaka by była wartość, gdyby była to działka rolna czy i ewentualnie inwestycyjna. Bo... A jaki jest koszt tego rzeczoznawcy? Oj, nie potrafię panu, bo to... Operacja trzeba pytać rzeczoznawcę, kurczę, no, że 600 zł od sztuki działki. No przyznam, że... To jakiś procent to jest? To nie jest procent wartości działki. To są kwoty określone przez rzeczoznawców na jakichś tam kwotach rynkowych. Wartość? Nie sądzę, żeby to były dziesiątki tysięcy, raczej mniejsze kwoty, ale im większy areał i im ten, no to wiadomo, że łatwiej jest policzyć dla działki 10-arowej, ile ona jest warta mniej więcej, niż dla działki 8-hektarowej. Bo wtedy już trzeba, bo tam się nie bierze tylko tej samej działki w oderwaniu od rzeczywistości, tylko co jest dookoła, co jest pod ziemią, co jest nad ziemią. I... Dziś te działki mają inną wartość, jak po drugiej stronie Sopola, będą miały za chwilę inną wartość, jak będzie kopalnia na przykład, tak, z widokiem albo z jakimiś uciążliwościami. Rzeczoznawca mają swoje techniki i umieją sobie to wycenić, słucham? Ale kopalnia będzie kosztowała, zostanie tylko jezioro. Ale... Wtedy działki będą droższe. Dobrze, ale ktoś jak ktoś jest cwany, to będzie wiedział, kiedy wystąpić. Nam chodzi tylko o sprawy odszkodowawcze. Taka jest nasze urzędu i wójta stanowisko. Radni nad tym macie Państwo, prawie większość radnych możecie swoje argumenty przedstawić. Dużo jest właścicieli na podróż. Właśnie może właściciele się wypowiedzą. Znaczy to nie ma słowa, ale ile osób tam ma te działki z drugiej strony? Po drugiej stronie tam jest około 30 działek. Czyli 30 właścicieli. To nie jest 30 właścicieli, tylko 30 działek, bo to współwłaściciele, każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Do jednej działki może być dwóch współwłaścicieli. Może być to, tak, 10. Pan Jancio. Chciałem zapytać, bo czy jest planowana tak zwana ustawa odorowa i czy to tylko dotyczy rolnych przedsiębiorstw, czy mogę powiedzieć, ta ustawa jest planowana odkąd weszliśmy do Unii, ponieważ wtedy już nas objęła dyrektywa, nie pamiętam dokładnie nazwy, także to już jest 17 lat i nic, nie ma projektu żadnego w tym. Ale podobno ostatnio to zostało coś przyspieszone. To znaczy tak, przede wszystkim nie ma w tej chwili w obecnym naszym ustawodawstwie, jest ustawodawstwo w różnych Niemczech, w Austrii, w Belgii na podstawie tej samej dyrektywy unijnej, które wprost pozwala na mierzenie smrodu, że tak powiem, no bo inaczej ciężko to powiedzieć. U nas nie ma. U nas są tylko odmówić na przykład realizacji inwestycji. Można na podstawie kwestii wpływu na środowisko, to znaczy na przykład na jakieś miejsca lęgowe ptaków, na wpływ na wody podziemne, na przez to pomniejszenie na przykład możliwości gminy czy jakiejś miejscowości. Natomiast ja mam tak pół na biegu sprawę troszeczkę z tym związaną i nic się w tym nie rusza. Ale że tak mi chodzi o pytanie było, no bo tu jest tak zwany bakucik, nie? To co Państwo nazywają tam przetwórnią mięsną. No w tym razie, czy też ta odorowa ustawa, bo my rozmawialiśmy o tej ustawie odorowej przy okazji tych obór tam w Dębie, prawda? I to było mocno, jak przecież ten inwestor, on duże pieniądze na te swoje jakby perspektywy robił i tam było, już w tym projekcie były jakby ewentualnie zarysy, gdzie byłoby zabezpieczenie przed tym odorem, prawda? Tak, ale tutaj prawo nie działa wstecz, ten zakład już istnieje. Nie, ale... Jakby był nowy budowany ustawa odorowa, no właśnie to wtedy działa w ten sposób, że oni się budują, nowy zakład się buduje i musi spełnić wymogi ustawy. A istniejący? A nie może być tak, że istniejący będą mieć ileś lat na dostosowanie się? Znaczy w tym zakresie to się chyba nic z nas nie może powiedzieć, bo nie ma projektu ustawy. Są
Ale były ze trzy. Znaczy, ale od tego się nie dostosuje. Czy mogą być tak pewnie? Ale nie, wszystko... ja zacząłem pytanie od tego, czy te ustawa odbiorowa obejmuje też takie przedsiębiorstwa, czy to tylko produkcję rolną? Nie. Wszystko, tak? No z planowanych już przez jakiś czas projektów tej ustawy. No projektu finalnego nie ma, więc ja też nie chcę troszeczkę palcem po mapie opowiadać, natomiast miało to odnieść wszystkie skutki te wodorowe. Nie tylko wytwarzane przez, na przykład jakieś farmy trzody czy cudowniu, ale też przetwórstwo mięsne albo no wszystkie takie zakłady, które wpływają. Ja tak pytam, bo to Państwa też dotyczy, bo przecież ten odór to nie tylko tam przy tej drodze słychać, ale zależy jaki wiatr jest i na łąkach. Ja po prostu na ten moment nie mogę nic powiedzieć do dyrektora prawnego, bo jak mówię, od 17 lat są planowane i nie ma finalnego. No jest jak kto będzie się chciał budować. Ale tych działek może nikt nie chcieć kupić, ale jak jest możliwość wyciągnięcia odszkodowania, to wtedy można się o nie sięgnąć. Jeśli można, bo... Więc jak wiecie, że się nikt tam nie powoduje, to tym bardziej wam jako właścicielom łatwiej przyjdzie podpisać pismo, że nie macie roszczeń co do zmian. Tak sami tak twierdzicie, to tak jest, więc my chcemy być chronieni. Okej, ale ja chciałem panu wójcie tak, bo to było pytanie tak długo, żeśmy na nie odpowiadali. No bo to właśnie to, co pani Zosia powiedziała, są państwo z Łąkoci, prawda? I ja rozumiem, że te tereny, ile jest tych działek teoretycznie, na których by była kopalnia? 27, prawda? I ja rozumiem, że na razie państwo jesteście właścicielami tych działek, tak? I to jakby prawnie państwo wystąpiliście do gminy o zmianę w studium i później w planie zagospodarowania, żeby przekształcić te działki na teren kopalniany, tak? Tak. Rozumiem. A mogę wiedzieć, jak dużo z Państwa wystąpiło z takim wnioskiem? No, 27. Ale nie, to tu na sali kto? Możecie podnieść rękę, kto występował z takim wnioskiem? No, to właśnie wszyscy. No, ale to kto właśnie miał te działki? Państwo, tak? Rozumiem. Wszystkich nie ma nawet. No wiem, ale ja tak chcę się zorientować w tym. Tak realnie podejść do sprawy. Ja wypowiadam swoje zdanie jako radny i jedna z iluś osób, ja jestem radnym z Turowa, więc no jakby no temat Łąkoci uważam, że powinna społeczność Łąkoci rozstrzygać. Natomiast ja swoje zdanie wyrażę, że ta jakby inwestycja już poza tym, co mówił pan wójt, no jest taką inwestycją nieodwracalną, prawda? Bo te tereny zmienią się na zawsze, bo tu też jest kolejne pytanie, to też może do pani projektant, bo z tego, co ja wcześniej słyszałem, to tam jakby jest różnica później w tak zwanej rekultywacji w zależności od tego, jaki byłby to typ kopalni, tak? Czyli do ilu metrów może być złoże wydobywane. Czy coś w tym temacie wiemy? Tam jest kierunek wodny. Czyli wodny? Tak. Czyli tam jest płytko woda. Jest płytko woda jest na wysokości 5 metrów. Mhm. No tak, ale jeżeli rady zadecydują w studiu budowym, że wszystko co powstaje od teraz przód jest w kierunku na przykład leśnym albo innym, no to już jest decyzja, załóżmy, rady. Tylko że to studium na razie jest rozpatrywane tylko jeden wniosek na kopalnię, czyli ten. Wszystkie inne zostały wnioski odrzucone. Ja dlatego panie wójcie pytam, no bo chcę sobie jakby tak wyobrazić ten, a jaki obszar ten teren zajmuje? 8 hektarów. 8 hektarów. No więc tu praktycznie powstanie no, w dosyć szybkiej perspektywie jakiś taki, nie wiem jak to nazwać, zbiornik wodny. Zbiornik wodny, taka nieczka, prawda? Natomiast no ja osobiście, no tu są kopalnie, no przejeżdża się tak koło kopalni, nigdy się nie
nie mieszka przy tej kopalni, prawda? I jakby inna jest ocena, tam gdzieś przejechałem samochodem, a inna jest ocena, kiedy mam to 300 czy 500 metrów od siebie, prawda? I zwłaszcza ten czas eksploatacyjny, gdzie no, nie da się jakby kurzu jakiegoś tych wszystkich zneutralizować, nie da się błota, które no, siłą rzeczy będzie wszędzie gdzieś rozprowadzane. Także na pewno, ja mówię tak obiektywnie, na pewno jest to jakaś taka uciążliwość. Ja się nie chcę jakby narzucać ani wypowiadać, natomiast to też jest jakiś aspekt, bo to z kolei, co poruszył argument pan wójt, że te osoby, które no jakby stracą na wartości działek, no to wiadomo, że na pewno wystąpią, no bo dlaczego miałem nie wystąpić? Nie wiem, ile może być takich osób, czy ewentualnie są na sali osoby, które są właścicielami po drugiej stronie i które jakby no, nie są zbyt przychylne tej inwestycji? Jest ktoś taki? Prawie wszyscy. Ci, co mają z tej strony drogi działki, to mają i po drugiej stronie. Kilka osób może to. A kilka osób nie ma, tak? Tylko kilka osób. Czyli zostało. Ale jest czas na zbiorniki recenzyjne. Przecież można było dołożyć w tej gestii też, że po kopalni by został zbiornik recenzyjny, który natlenia powietrze, zabija smrób między innymi. Znaczy, no, przewodniczo też by się rozwijał. Nie chcę się wypowiadać, ale później taki zbiornik, no to raczej nie bardzo zabija smród, tylko wilgoć raczej tak. Bardziej się robi smród, bo po prostu tam no, będzie to, tam nie będzie co innego, jak jest jakiś bieżący przepływ wody, no to jakby się oczyszcza, tak? To przecież to wiadomo, że będzie miało tendencję do jakiegoś zamulania, zarastania. No ale to są moje takie jakby. Także ja tylko chciałem się dowiedzieć właśnie to, jak to proceduralnie jest. Czyli Państwo wystąpiliście i my jako radni musimy nad tym się pochylić. Ja może jeszcze Panie, taki wywód jeden. Nasz wniosek, wójt z urzędem może postawić dwa wnioski. Wniosek, że teren będzie przekształcony, albo wniosek, że teren jest nieprzekształcony i podaje argumenty dlaczego. Podaliśmy Państwu argumenty. I nad każdą wersją będzie i tak decydowała nad tymi zmianami Rada. Więc ja nie wiem, ciężko to pytanie zadać, ale tak naprawdę radni, poznając dzisiaj ewentualnie na kolejnej komisji, która będzie za dwa tygodnie planujemy, może po prostu nawet bez żadnych zgód powiedzieć, czy chce wam pomóc, czy nie chce pomóc. Po prostu Państwo radni swoje zdanie pewnie gdzieś mają już wypracowane, bo po dzisiejszym spotkaniu po następnej komisji będą mogli wypracować. Czyli Rada, co wójt im nie przedstawi, musi to poddać pod głosowanie. Czyli albo się przychyli, albo nie. Więc nawet jest taka sytuacja, że nie chciałbym się stawiać jakiegoś tam wniosku albo prośby, żebyście dzisiaj jakiś swój wniosek wyrazili jako radni większości, bo ta większość i tak zadecyduje. Nawet jak zabierzecie w 100% wnioski o oświadczenia, Rada może tego nie przegłosować, bo to jest większość, prawda? Więc teraz tak mi do głowy przyszło, że Państwo będziecie decydować, bo możecie uznać, że to będzie teren, teraz tak przepraszam, żeby nikogo nie urazić, teren księżycowy i macie swoje argumenty i będziecie głosować. To jest przy wniosku jakby był za, a przy wniosku, który jest na przykład w tym momencie stawiany, że ze względu na odszkodowania to jest ryzykowne, to Pan Jan dobrze powiedział, że powinna społeczność miejscowości Łąkoć się wyrażać, ale musicie Państwo wiedzieć, że każdy radny jest radnym całej gminy, to jest pierwsza rzecz. I teraz odszkodowania powodują to, że w tych okręgach, gdzie reprezentują swoich mieszkańców, coś się nie zadzieje, bo tych pieniędzy wtedy nie będzie, bo one przepłyną na odszkodowania. Więc Rada nie chciałbym dzisiaj, bo to jest wszystko tak na gorąco, ale nawet przed oświadczeniami może stwierdzić, czy jest pewna, czy na przykład wyrazić swoje zdanie, jak radny będzie chciał w tym kierunku podczas głosowania pójść. To też tak woli wyjaśnię. To
Oczywiście ja się z tym zgadzam i to natomiast wracając do tego, jak ja rozumiem, to tutaj bardziej na sali są obecne osoby, które składały te wnioski, prawda? Czyli to grono osób, które jest jakby zainteresowane tą inwestycją. Natomiast to co pan wójt mówi, te ewentualne wnioski odszkodowawcze, to na pewno nie będą składać państwo, tylko ktoś inny, no on tu nie musi być w tej chwili, prawda? Także no to trzeba by bardzo jakby no zanalizować, prawda, jaki procent jest tych mieszkańców, jakie to tereny, jakie obszary byłyby. Natomiast no też moje zdanie jest takie, że tu pan mówił o tej opłacie eksploatacyjnej. Ona, jeśli chodzi o kopaliny, chyba nie jest taka olbrzymia, bo a tak w ogóle to pan jakieś, nie wiem, ma takie wstępne jakieś koncepcje, w sensie na przykład na jakiej głębokość będzie to wydobycie? Tak, ja nie mam dokumentację geologiczną zrobioną na to. Tam jest 4-5 metry suchego i jest w granicach 5 metrów w wodzie, tak? Też 4-5 metry w zależności, w którym strój stąd. A ta wierzchnia warstwa, którą trzeba by... Pumus, to jest w granicach 30 do 40 cm. Tak mało, tak? Od 30 do 50. Czyli to byłaby niecka gdzieś około od 8 do 10 metrów, tak? Po tak, tak. Z tym, że to jest 8 hektarów całego, tak? Więc teraz pasy ochronne, wychodzi lustra wody w granicach tam 6 hektarów, tak? Rozumiem. Zmniejsza. A czy jest szacowane, nie wiem, czy to w metrach sześciennych, czy w tonach się objętość tego złoża ocenia? W metrach sześciennych też można przeliczyć to na tony. No. Tylko, że na dzień dzisiejszy ciężko jest mi powiedzieć, bo nie zagłębiałem się w tą dokumentację tak dokładnie, tak? No, ale tak ale przybliżenie. Jest... No to przybliżenie to zaraz tak mniej więcej powiem, tak? Właśnie ta opłata eksploatacyjna 600 metrów w granicach kwadratowych. 600 metrów sześciennych. Tak mało? Mało. Nie, 600. 600 metrów? 600. Bo w granicach licząc, nie wiem, tam 10 metrów, tak? Głęboko. No ale jak pan weźmie 6 hektarów. 6 hektarów, no to z 1600 metrów długości razy 100 metrów no, szerokości, tak? No. Mamy 60 tysięcy, tak? I razy 10 głębokości, tak? Granica. No. Czyli 600 tysięcy metrów sześciennych. A teraz proszę mi powiedzieć, ile metrów sześciennych wchodzi na jedną taką dużą wywrotkę? Metr sześcienny waży w tonach, powiem. W tonach waży tonę 500, metr sześcienny. 150, w granicach 18 metrów sześciennych. 18 metrów tak. sześciennych. To niech pan podzieli 600 tysięcy metrów sześciennych, podzielić na 18. To jest 30 parę tysięcy, 30 parę tysięcy wywrotek wiatru. Teraz 600 tysięcy pomnożmy razy ilość, czyli jakie to będą tony, jaki to będzie podatek do gminy. Tak, tak, zgadzam się. Tylko teraz, a jak przez jaki czas pan ewentualnie planuje wydobycie? Znaczy tak. To są dwa podatki od nieruchomości. Się płaci 9 zł z metra. To jest, czy się wydobywa, czy się nie kopie. Jak ma się koncesję, za to płacimy. I plus 60 groszy z tonu. 62 groszy. 62 groszy z tonu. A jaki zysk teraz? Ale,
ale to już nie chodzi o to. Mówię o to, do czego idę wybierze. Czy ile lat pan by, pan by to próbował splasować? Z wydobycia tego wiatru. Ale to jest ktoś nasz. Nie, to są już wiadomo, za ile sprzedaż i tak dalej. Samego wydobycia... a nie, przepraszam, zaraz powiem, ile za wydobycie gmina z tego by miała z tony, tak? No bo to razy. Pan mówi o całości... a ja wrócę do pytania. 550 tysięcy gmina ma z tony, z to co ja wydobędę z tej kopalni, to jest w granicach 550 tysięcy gmina. Ale pan oddzielnie płaci tą opłatę eksploatacyjną. To jest tylko stąd. Ile on by miał? I oddzielnie płaci do funduszu tego ochrony środowiska? Tak. A ile się płaci do funduszu ochrony środowiska? 40% jest do funduszu ochrony środowiska. Czyli w sumie to jest około tam złotówkę, czy ileś, tak? Nie, około 40 groszy chyba przypada na gminę, reszta idzie do ochrony środowiska. Czyli 60 do grusza, 40? Tak. Tak. No, teraz, ale mnie to interesuje. Przez ile lat by pan to próbował zdobywać? Tutaj ciężko jest teraz powiedzieć, w zależności jaki będzie zbyt, tak? Ale trzeba licząc jakieś tam 5 lat. 5 lat, tak? 5 lat, to teraz może ja się przykładowo jeszcze raz weźmiemy tak, 600 tysięcy metrów sześciennych. Jeszcze się upewnimy, żebyśmy nie pomylili rząd wielkości. 600 metrów razy to tak, będzie tak więcej 600 na 100, czy jednak tak bardziej... Nie, 600 metrów razy... 200 na 300. Jak to będzie oddział? To będzie taki pasek, czy pasek? Nie, to będzie bardziej w kwadracie, czyli będzie 230 na 300. A, no to weźmy 200 już za niższą. 200 razy 300, to na to samo wyjdzie. To się równa 60 tysięcy. I razy 10 metrów, to mamy 600 tysięcy. Jedna wywrotka ma 18, podzielić na 18 metrów sześciennych, plus 33 tysiące wywrotek. Planuje pan na 5 lat, podzielmy to na 5, równa się 6600 wywrotek rocznie. Zakładając, że piach się wydobywa przez pół roku, no 8 miesięcy, 9, no weźmy przez 8, podzielmy to na 8 miesięcy. Znaczy nie, wywozimy cały rok, tak, a wydobywamy krócej. No dobra, podzielmy na 8, równa się. 833 wywrotki roczne, miesięcznie. 833 wywrotki miesięcznie byłoby odbioru tego wiatru. Podzielmy to na 20 dni się pracuje w miesiącu. Równa się 42 wywrotki dziennie by jechało przez Mąkoć z Piach. Ale cały czas jeździmy. Ale mam pytanie, czy tak samo było? Jak kopalnie powstawały na zastawiu i na kłodzie też było tak wyliczane? Nie, proszę Państwa, ja tylko uświadamiam, że droga jest potrzebna. Jakie będzie jakby, jak to będzie wyglądało? To Pan mówi o 5 latach, to już podejrzewam, że Pan tak wydłużył ten okres. Znaczy nie, na pewno no, będzie dłużej jeszcze. Myślę, że 5 lat, prawda? Więc dziennie 42 wywrotki obojętnie, czy w tą stronę, czy w drugą stronę. To nikt tonarzy nie zabroni, a to gdzie, to zależy gdzie pan znajdzie zbyt, prawda? Bo jak pan znajdzie zbyt w tamtą część, no to tam będzie pan woził raz, może być tu, raz tu. No w każdym razie jest to cały czas, praktycznie 8 miesięcy. Cały czas przez 5 lat będziecie mieć tu, no raczej wywrotki, koparki i tak dalej, no nie są, że tak powiem, to może ja odpowiem. Tak. Jeśli jest 5-6 kopalni i te wszystkie ciężarówki jadą przez Mąkoś,
Problem jest tylko z naszą kopalnią. Jak chcemy zbyć swoje nieruchomości, podkopanie, to u nas jest problem. A ciężarówki z Kłody jeżdżą przez Łąkość, z okolicy Michała są kopalnie, jeżdżą przez Łąkość. Ja to rozumiem, tylko... Pomnożę patrzę teraz te z 5 kopalni te ciężarówki, ile ich tu przyjechać. To, znaczy, różnica jednej kopalni nie zrobi różnicy. Ja nie w tym... Gdzie jest Lowa? Ja nie w tym sensie mówię, że po prostu tak chcę uświadomić, bo... Jesteśmy świadomi tego. Tak, tak. Od 10 lat. Bo zgadza się, zastanawia. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tereny Kłody i Zastawia, to nie zrozumcie mnie źle. Ale tam nie ma takiej sytuacji, że tak jak te budynki na Zastawie, to ile będą? 200 metrów? Nie, do kopalni? 100 metrów. A no właśnie. Pod samymi stodołami 30 metrów od stopu kopalni. Ci, co protestowali, petycje pisali przeciwko kopalni na Łukoci, to dali sobie kopać pod samymi stodołami. Nawet pod domem. Jeżeli możemy pojechać, możecie zobaczyć się pod samymi stodołami. Przepraszam, pan się też powiedział. Ale jeżdżą spać do Matuszowa mieszkańcy, bo się boją w nocy spać. Co było na Zastawiu? Zawalej mocie, to ten człowiek wie. Ale ile czekali, jakie odszkodowanie? Kto zezwala, żeby koło Łukoci koszt 17 była kopalnia piechu? Tu mamy 17, autobusy chodzą na Kulawy, na Radom, na Warszawę. I panie wójcie, pan zezwala, żeby tu była kopalnia. My ten chłop to słuchamy już 5 lat ponad. Ale pan nie ma nic do powiedzenia, pan nie ma gruntów do sprzedania. No właśnie, tu się bardzo słusznie pan... Taki chłopie ten człowiek, że tutaj to pan nie chce, ma na zostawu na jakszy jak zawalę to się, to pan wójt nie wie. I pan robi zebranie, że my słuchamy, ale, co on chce, co on nie chce. Ale droga została odbudowana. Przy tych zmianach w studium nie powstanie żadna inna kopalnia. Wszystkie inne zmiany kopalni, które mogą powstać, powstaną na podstawie przepisów planu zagospodarowania przestrzennego uchwalanego wcześniej, stawianego przez poprzedniego wójta i poprzednie rady uchwalane. Tu rozważamy w tym momencie tylko i wyłącznie kopalnię, teren, wniosek mieszkańców tutaj z Łąkoci. I nie powiedziane jest na dzisiejszym spotkaniu, że radni zagłosują nawet po zebraniu, tak jak powiedziałem wcześniej, przez Państwa oświadczeń, za. Radni są po to, żeby podjąć uchwałę. I teraz wygląda sytuacja w ten sposób. Radni, wniosek jest dzisiaj taki, że nie ma tego w studiu, bo obawiamy się odszkodowań.
będzie duże uprawdopodobnienie, że takie odszkodowanie będzie, taki wniosek może wójt sam przedstawić, ale także rada, która tutaj jest, może złożyć wniosek i wskazać, że takie trzeba zmiany zrobić. Ale i tak de facto będzie wszystko przegłosowane przez radę. Czyli rada, wyrażając negatywną opinię, zamyka temat kopalni. Wyrażając pozytywną opinię, wyraża pozytywny kierunek do planu i to nie znaczy, że ta kopalnia w przyszłości powstanie, bo jeszcze będzie jeden etap, czyli plan zagospodarowania przestrzennego, czyli najważniejszy dokument, który będzie uprawniał do uzyskania koncesji i innych działań. Kierunek to nie znaczy, że od razu kopalnia powstanie. Jeszcze będzie uchwalany plan. Ale radni, myślę, że jeszcze jest 3 lata tej kadencji, myślę, że uda się ten plan zagospodarowania przestrzennego uchwalić i myślę, że ci sami radni, którzy mają już teraz wypracowane jakieś swoje zdania na temat kopalni u Państwa, podejmą taką samą decyzję konsekwentnie przy planie zagospodarowania przestrzennego, przy studium i planie. Ale tutaj wszyscy wiedzą, z czym się wiąże, mają swoje zdanie pewnie jakieś wypracowane, ale z szacunku także do Państwa, do tych osób, które są za i przeciw, no muszą wyważyć wszystkie argumenty. To jest nasz nieszczęsny taki obowiązek, że my musimy podjąć decyzję. I na pewno przy podjęciu tej decyzji część osób będzie zadowolona, a część nie będzie zadowolona. I to jest to są nasze konsekwencje, które będziemy ponosić, ale też musimy dbać jakby o wspólne dobro i mieć wszelkie interesy zabezpieczone, patrząc perspektywistycznie dalej, co tu może być i z czym może się później, czy następny wójt, czy następna rada spotkać. Łatwo jest podejmować pochopne decyzje, podejmować decyzje z odszkodowaniami. Mamy przejęcie drogi w Klementowicach, które było kilkanaście lat temu zrobione, a teraz upomnienie o odszkodowanie. No miło nie jest, bo trzeba odszkodowanie wypłacić, a mógłbym zrobić na przykład, nie wiem, plac zabaw na którejś miejscowości. Więc odszkodowania są ciężkim tematem i zrozumcie naszą sytuację w tym momencie, dlaczego tak, a nie inaczej próbujemy to postawić, ale nie zamknęliśmy się w urzędzie ani na komisji, że nie przyszliśmy i nie mamy odwagi przed Wami stanąć i tego powiedzieć. Stanęliśmy, powiedzieliśmy, mówimy, jak wygląda sytuacja, czego oczekujemy, żeby to ryzyko zminimalizować. I taki wniosek Radzie zostanie postawiony i Rada tak. I Rada, każdy radny zagłosuje we własnym sumieniu. Na pewno radnej z Łąkoci jest trudniej, bo tutaj i chce wasze interesy reprezentować, ale po to jest to radni z innych okręgów, ale są radnymi całej gminy, że muszą dbać też o interes gminy. Więc teraz jest czas, że możecie wyrazić swoje właśnie obawy, swoje argumenty. I Państwo radni sobie wyrabiają w tym momencie swoje opinie nad tym, jak zagłosują przy zmianach w studium i później przy zmianach w planie. A ja wykonam każdą ich decyzję. Ja również im przekazuję argumenty, z czym to się wiąże, bo jeżeli nawet dzisiaj by zagłosowali za studium i ze zmianami, to konsekwencją są odszkodowania i później muszę podnieść rękę, czy ta rada, czy następna, za tym, żeby po pewnym okresie, jak są postępowania, te pieniądze wypłacić. I tylko tyle. I tak to wygląda z punktu widzenia mojego jako wójta, z punktu widzenia urbanistyki, pracowników. No i szczerze Wam o tym po prostu mówimy, stając twarzą, wiedząc, że będąc Państwo radni, co są spoza innych okręgów, to mogą obiektywnie do tego podejść, ale czy radna, czy wójt, który wie, że tutaj dostał głosy, czy ktoś na niego głosował, czy będzie kandydował i będzie głosował, jest ciężko. Ale są ludzie, którzy trzeźwo muszą na to patrzeć i pewne argumenty wyważyć i tę decyzję podjąć. I wierzcie mi, jaka by nie była decyzja, będą osoby, które będą zadowolone i będą osoby, które nie będą zadowolone. Ale po to są radni, po to nad tym radzą, żeby podjąć odpowiednią decyzję, uznając, że ta decyzja jest w tym miejscu, w tym czasie jak najlepsza dla gminy i dla społeczeństwa. I tyle woli mojego wyjaśnienia. Chcecie, możecie, jest większość rady dzisiaj. Możecie, tak jak Pan miał prawo i bardzo się cieszę, że też są argumenty przeciwne.
Spotkanie z Radą będzie następne, z Komisją będzie 6, jeszcze potwierdzimy, więc serdecznie zapraszam, podejmijcie działania, przyjdźcie, przedstawcie, co macie do zaproponowania, żeby Rada wiedziała, co ma zrobić, bo na tej Komisji będą już pewne kroki podjęte i będzie to studium wyłożone dla Komisji Urbanistycznej, dla mieszkańców, wysłane do uzgodnień. Będziecie mogli, tak jak każdy mieszkaniec, jak nie zostanie to uwzględnione, złożyć protesty i macie do tego święte prawo. I my nie będziemy się na te protesty obrażać, ani mścić, ani cokolwiek robić. Macie do tego święte prawo i nad tym będziemy również rozpatrywać. Ale jak najbardziej w każdej decyzji chcielibyśmy podjąć taką decyzję, żeby była przemyślana, jak najmniej później uciążliwa i z najmniejszymi konsekwencjami. I proszę, zrozumcie, wczujcie się w sytuację, kiedy ktoś musi i wyważyć różnego rodzaju interes. Dlatego mówię, z punktu naszego widzenia odszkodowawczego, im więcej pokrycia mamy w tym, że nie będzie odszkodowanie, jest wielkim plusem. Ja mówię z punktu widzenia wójta, nie wypowiadam się za głosowanie radnych, bo to są ich jakby osobiste decyzje jako radny. Ale na pewno wniosek, łatwiej będzie mi postawić wniosek o zmiany w studium, jeżeli będę wiedział, że zabezpieczam gminę, czy to za mnie, czy następnego wójta, czy kolejnych wójtów, przed jakimikolwiek odszkodowaniami. To jest woli. Wiedząc, że chcę spełniać Wam potrzeby inne, jak drogi, przedszkola, wodociągi, ujęcia wody, czy cokolwiek. Więc proszę mnie zrozumieć, na dzień dzisiejszy w planie jest, powtarzam któryś raz, tereny zabudowy zagrodowej. Jak jest większość, jednomyślność, stuprocentowość, nawet jak mniej, i możemy to przekalkulować, bardzo chętnie rozmawiamy, ale to też ja nie daję gwarancji, że Rada wtedy, że Rada debatując nad tym, radząc nad tym, nie podejmie innej decyzji. To wszystko tu Państwo są, w szacunku do Was, żeby posłuchać Waszych argumentów i podjąć jak najlepszą decyzję. I też pewnie spotkają się po dzisiejszej komisji, która była w szkole i w terenie, na co dzień z mieszkańcami, którzy bali się może tutaj przyjść z punktu widzenia jakiegoś socjologicznego i będą swoje argumenty radnym przekazywać gdzieś w kuluarach i mówić argumenty i tyle. I myślę, że radni przez ten czas wypracują swoje stanowisko i też takie stanowisko w głosowaniu Państwo wyrażą. To tyle woli. Jak macie pytania do radnych, czy chcecie przedstawić swoje zdanie, to bardzo chętnie. Proszę bardzo. Jaki podatek płacicie za taki gruntowy, za kopalnię? 9 zł za metr. 9 zł za metr kwadratowy. To rocznie. A bo Pan wspomniał, Pan Sołtys, o tym terenie naprzeciwko, bo to miało być ta, nazwijmy to farma, ta fotowoltaiczna, to też wtedy by było traktowane jako jakiś teren taki, nie wiem jak nazwać, żeby wtedy gmina miała dużo większe podatki z tego. Z tego nie będzie takich podatków jak z kopalni. A ile podatku rolnego? To jest szósta klasa, tam tytuł jest. Ale my naprawdę rozumiemy te argumenty, jak najbardziej. My zdajemy sobie sprawę, przecież, Szanowni Państwo, dziś nie ma nic za darmo. Żyje się, załóżmy, krótko i dla Was jest to w pewnym sensie, tak jak Pan powiedział, interes życia. I my też o tym dobrze wiemy, że zastrzyk takiej gotówki pozwoli Wam poprawić swoje, no, w tym momencie życie, czy poprawić dom, czy cokolwiek zrobić. Jak najbardziej te argumenty rozumiemy, tylko pytanie jest takie, jeżeli patrząc globalnie, sędziowie, radni w tej sytuacji jaką decyzję mają podjąć, bo oni muszą każde elementy wyważyć, żeby podjąć jakąś decyzję. I oni podejmują tę decyzję naprawdę trudna, bo taka decyzja jest trudna, bo my widzimy Was namacalnie, wasze prośby i się z Wami będziemy spotykać przez tyle lat, ile żyjemy, bo każdy z nas tutaj w Kurowie mieszka, w gminie Kurów. I też nie chcemy Was skrzywić, ale musimy wyważyć jakąś decyzję, żebyście mieli wiedzę. My prywatnie, ja jak prywatnie mogę mieć swoje zdanie, ale jako organ muszę podjąć decyzję i w tej decyzji czasami są takie właśnie wnioski, jak tutaj, gdzie muszę zadbać o pewne sprawy budżetowe. I muszę taki wniosek postawić Radzie, bo tak czuję, że tak organ powinien się zachować. Radni mogą to zmienić albo przychylić się do tego, że Pan wójt ma wniosek zasadny, że boi się, że będą odszkodowania.
bo później ich okręgi czy będą na tym również cierpieć, bo coś będzie trzeba wypłacić pieniądze, których nie będzie na inwestycji. Ale jak będą mieli pewność jakąś, że nie będzie tych odszkodowań, ich decyzja może całkowicie inaczej być, przebiegać i być podjęta. Pytanie o inne aspekty, które muszą radni też sobie przeanalizować, tak jak było pytanie o ruch, pytanie o sytuacje, które miały miejsce, o krajobraz, o cokolwiek. No dlatego są, możecie zadawać im pytania, oni dzisiaj też również mogą wam zadawać pytania, zadają pytania, rozmawiają i żadne pytanie nie jest głupie, jeżeli rozmawiamy sobie ze sobą bardzo kulturalnie i możemy pewnie tę decyzję jakoś podjąć. I my się nie zamykamy, nie ukrywaliśmy spotkania, nie ukrywamy spotkania za 2 tygodnie. Zapraszamy, rozmawiamy, przedstawiamy nasze argumenty i chcemy współpracować. No, ale dalej powtarzam, decyzja zapadnie, niekoniecznie decyzja będzie pozytywna dla was, a może być pozytywna, może być negatywna, ale zawsze decyzja kogoś skrzywdzi i zwolenników, albo przeciwników, więc naprawdę, jeżeli macie argumenty, macie możliwość dzisiaj, macie możliwość za 2 tygodnie, myślę, że pan przewodniczący i cała rada serdecznie was zaprasza, macie czas, żeby działać, a my też również radni, przecież jak będą głosować, również swój głos w pewnym sensie uprzedzą swoim jakimś argumentowaniem. Dzisiaj tu są i chwała im za to, że chcą z wami rozmawiać, bo oni tak naprawdę zadecydują, bo... Mogę jeszcze... Proszę bardzo, bo ja tak mi się rozumiem. Proszę państwa, tak jak podobna sytuacja była na Dębie, jak tam jeden z panów myśli o jakichś tam inwestycjach, no, które mogą trochę oddziaływać na mieszkańców. No i jak ja tu wyczułem, tak moja jest jakby ocena, że w większości są państwo, którzy jesteście właścicielami tych działek i jesteście za tym, żebyśmy my jako rada przegłosowali tą zmianę, żeby to były, ja może głupio, bo to powinno być może jakieś tajne głosowanie czy coś takiego. Nie wiem, czy państwo jakby chcecie, no ale to i tak nie będziecie jakby reprezentatywni, bo tu też pytanie może do pani projektant. Jak tak statystycznie, jaki jest promień oddziaływania takiej wyeksploatowanej kopalni, jeśli chodzi na przykład o wody, czy o jakieś takie inne, można to określić? Szczerze mówiąc, nie potrafię odpowiedzieć na pana pytanie, bo każda tego typu inwestycja no, jest w pewien sposób indywidualna. Mhm. I po prostu no, tutaj, jak pan inwestor mówił o tej dokumentacji, którą posiada, to chciałabym tą dokumentację, jeżeli jest taka możliwość, też zobaczyć, czy wersję elektroniczną pan mi przesłał, to chcielibyśmy się po prostu pochylić i przeanalizować te główne założenia. No bo tu pani projektant, bo tu głównie chyba chodzi o tą sferę tych wód, jakby nisko tych podpowierzchniowych, prawda? Dlatego właśnie chcielibyśmy się zapoznać z tą dokumentacją, bo każda tego typu inwestycja niesie za sobą nie tylko te odczuwane przez człowieka oddziaływania, ale też oddziaływania, które gdzieś tam głęboko dotykają samego układu przyrodniczego. Także w związku z działalnością, czyli kopalinami, no, wiadomo jest, że są oddziaływania na zasoby wód podziemnych, na zasoby gleby. I myślę, że za 2 tygodnie będę mogła już więcej powiedzieć coś na ten temat. Rozumiem, bo tak jak, nie wiem, jak państwo macie jakieś do nas pytania, czy no nie wiem, jakieś swoje argumenty, no to... Ja mam pytanie. No tu jesteśmy po to, tak? Czy pan był w poprzedniej radzie? No kiedyś tam był. Czy pan podpisywał na kłodzie? No nie, to jeszcze wcześniej było.
Ale, znaczy wie pan, ja... A tak a propos, kto jest tam tej rady? Czy tu ktoś jest jeszcze? Jestem. Jeden, dwa. I wszystko było zgodne, i kalkulatory nie liczył nic. Ale jeżeli, żeby było jasne, pan nie wie, jak ci rady będą głosować. Może już mają swoje zdanie, że są za. Ma pan rację, ja do sprzedaży półkotu. Ja panu odpowiadam, natomiast oczywiście ja wiem, że pyta się pan dlaczego. No, my robimy wszystko, żeby teraz ktoś nie powiedział kiedyś tam dlaczego. Ja jeszcze jedno pytanie mam też. Tylko rozmawiamy, dlaczego? Pan mówił, że jest nieszczęsna szosa. Ta nieszczęsna szosa to jeszcze być zrobiona, jak był węzeł oddany tutaj w Krowie. Miała być zrobiona. Żaden z radnych nikt się nie ujął za to szosę. Ani nikt, ani wójt poprzedni, czy tam sołectwo, nikt w ogóle nie w ogóle nie widzieli. Była okazja, szosa powinna być tutaj. Jedyna szosa została w powiecie. Teraz w Lublinie w tamtym roku były pieniądze dawane. Czy ktoś pojechał z Puław? Nikt. Na internecie pisze, jedynie starostwo Puławy nie zgłosiło się po pieniądze, po żadne w ogóle, niepotrzebne. Może powiem tak. No jeszcze dokończę. W Wole Osieńskiej skończymy tutaj przez Wolę Szulińsko asfalcik. Zrobione jest i można. Wiatraki. Gdzie poszły pieniądze z wiatraków? Wiatraki jeździły dookoła nas cały czas. Jeszcze rada, panie wójcie, przepraszam, jest rada. Możecie się przejechać, zaraz jest, kończy się gmina Kurów. Droga wygląda inaczej, ta sama droga wygląda inaczej, gminiarza. Inny sposób remontu, proszę państwa, gdyby nie była tak remontowana droga, nie byłoby potrzeby teraz budowy. Dobrze, ja panie. Zarośnięta szosa jest tu cały czas. Po prostu jest obcięte liście są z drzew, tyle ile samochody obejmą. Nikt tego w ogóle nie rusza. Szanowni państwo, ja w ogóle śpi. Ale i tu przerwa po nasze szosa. Dobrze, jest taka sytuacja. Państwo muszą jedną rzecz zrozumieć. Ale to nie zrozumiemy 8 lat, czy tam więcej. Ja staram się... Wczoraj syn wracał z Lublina, urwał od zawieszenia od przysiedniku całej plaży kotlecia na domu. No i to trzeba zgłosić do powiatowego zarządu. No, to by było za bardzo... Szanowni państwo, to jest po pierwsze, droga jest drogą powiatową. Składaliśmy tutaj ta rada. Składałam wniosek już, już powtarzam któryś raz z kolei na sesji, na komisjach i na zebraniu i tutaj powtórzę. Był wniosek złożony o dokumentację projektową na drogę Kurów-Michów, ulicę Głowackiego, ulicę Wojska Polskiego, jeden ciąg plus Płonki i został przez powiat odrzucony. Ta rada razem ze mną na wniosek podejmowała inicjatywy, żeby rozpocząć współpracę z powiatem. Powiat, nie mogę powiedzieć, współpraca z powiatem układa się dobrze. I teraz jest taka sytuacja, że patrząc, państwo patrzą rzeczywiście, no ja rozumiem, każdy widzi czubek własnego nosa, bo wy macie to na co dzień. Ale jeżeli chodzi o sprawy powiatowe, gmina Kurów wyciąga mnóstwo środków finansowych na drogę Kurów-Karmanowice. Jest tutaj radny z Klementowic, który może potwierdzić. To nie chodzi co radni, tylko że na wszystkie drogi naraz nie starczy pieniędzy. I teraz jest taka sytuacja, że jeździłem do pani starosty, do zarządu prosić, żeby przynajmniej zrobić odcinek drogi przez wieś, żebyście mieli odcinek kilometra 200 zrobiony, żeby w tej kadencji zrobić. Ale panie wójcie, zaszliśmy już ale jest taka... z planu zagospodarowania. To jest takie... Ale to są koszty projektowe i koszty można, wykonania. No. Koszty będą i były. Ale można... Proszę. Proszę państwa, to co pan wójt powiedział, jest to droga powiatowa. Ja pamiętam, jak nawet tak entuzjastycznie wójt mówił, że będzie składany projekt do właśnie tego dofinansowania. My bardzo duże pieniądze przeznaczyliśmy na projekt tej drogi. No i później okazało się, że to co pan wójt mówi, że inne podjął plany powiat. Także, a można powiedzieć ile, to mniej więcej jesteśmy w temacie, ile metr, kilometr na przykład poprawy takiej drogi kosztuje. To ja podejrzewam, że to jest grubo z 1 000 000 zł albo i więcej. Ja szacuję kosztorysowo 1 000 000 zł. No. Teraz jest taka sytuacja, że koszt projektu
to jest 12 tysięcy netto, czyli około 15 tysięcy brutto kilometr, projekt kilometra drogi. 2,5 tysiąca projekt, przepraszam, mapa do celów projektowych. Odstępstwa od kanałów technologicznych w zależności od kilometra, to jest albo projektowania, albo nieprojektowania, od kilku tysięcy do 6 tysięcy, to jest koszt projektowania jednego kilometra drogi. Tu mamy od granicy gminy do najazdów na most, podejrzewam, że około 5,8 kilometra. Czyli to jest ponad 6 milionów złotych, prawda? No sama inwestycja, a sama dokumentacja projektowa to jest 6 razy 25. Tu chodzi nie o budowę, tylko o remont tej drogi, o utrzymywanie, konserwację. Nie, to my zobaczyć tylko drogę, zaraz się kończy gmina Kurów, proszę przejechać, ale ta droga wygląda zupełnie inaczej, w tej samej czasie była budowana. Ja się do tej drogi nie będę wypowiadał, przecież pisaliście Państwo za pośrednictwem radnej, sołtysa do zarządu dróg powiatowych. Do zarządu dróg powiatowych pisma, no my za to drogę nie odpowiadamy. Proszę Państwa, zgodzę się z tym, co Pan mówi i Państwo mówicie, i taka była prawda, no może teraz się zmieni, ale to nie było w gestii drogi powiatowe, nigdy nie były w gestii gmin, tylko zawsze były w gestii powiatów. I ja też nie chcę mówić, że tam skąd władze starostwa pochodziły, tam drogi są jak stół, prawda? Właśnie tak no, jest. No ale to jest Skórowa, starostwa nie było, no, tak więc, jest. No. No więc wiecie. No może no, dlatego nie ma drogi, bo Nowak jeszcze funkcjonował w Polsce. Ale nie, to już nie uogólniamy. W każdym razie mamy teraz, bo tu możemy do jutra rozważać, my się decydujemy odnośnie Was, że robi się, bo musi być projekt. Jak będzie dalej, będziemy się zastanawiać. Znowu pochopnością byłoby, w ogóle to jest niemożliwe, żeby gmina wydawała przykładowo 6 milionów złotych, bo to przecież nic by nie było. Ale my nie chcemy, żeby gmina wydawała. To teraz pan mi odpowie na pytanie, gdzie poszły pieniądze za wiatraki. Oni kupę pieniędzy przeznaczyli na tę drogę. Gdzie pan myśli, że poszły? No nie wiem. Ma pan jakieś podejrzenia? No chodzi. No gdzie poszły? Ale... No nie dawał, wiatraki nie dały pieniędzy. Ale jak to ma pan taką wiedzę? Jeżeli ma pan jakieś podejrzenia... Dobre pytanie pan zadaje, skąd pan to wszystko wie? O, tak karmorządnicy odpowiadają. Słuchajcie, drugie pytanie, tak. W 17 roku był wniosek złożony na przekształcenie kopalni, tak? No i teraz tak, jeżeli ja na zestawie też kupowałem grunty, co miałem kopalnię, jeszcze mam aktualnie, w 12 roku, w 13 roku już kopałem, tak? Jeżeli tutaj gmina by podeszła też do tego ugodowo, to jakbym dostał w 18 roku, więc gmina ode mnie by miała już 100 tysięcy rocznie samego przychodu, tak? Odnośnie tej kopalni. Więc mamy 2 lata, 200 tysięcy. Remont cząstkowej takiej drogi można zrobić za 300 tysięcy. I ludzie zadowoleni są, drogi są jakieś należne. Ale jeszcze jest jedna rzecz, żeby pan wiedział, od początku powtarzam. Gmina nie ma obowiązku reprezentować tylko przedsiębiorców, bo ma reprezentować wszystkie interesy wszystkich mieszkańców. I to jest taka sytuacja, że było powiedziane, że my nie będziemy robić żadnych zmian na wniosek indywidualny i będziemy zapominać o przykładowym, normalnym mieszkańcu, bo też czeka na przekształcenie działek budowlanych, tylko idziemy jednym trybem. I zaczęliśmy w 2019 roku, w 2018 roku ta Rada i ja rozpoczęliśmy i to był 20 listopada, więc nie mamy co mówić o 2018 roku. Z początkiem roku 2019 roku pozostały podjęte uchwały o zmianach w studium i zmianach w planie i zaczęliśmy zbierać wnioski. Zaczęła pani Ania pracować i mieliśmy na początku roku 2020 wszystko przedstawić Państwu. Pojawił się koronawirus, którego nikt z Państwa, ani z nas, ani z Rady, ani z Górników nie mógł przewidzieć. Jedynym terminem, który udało nam się to wszystko ogarnąć, wszystkie terminy jeszcze zostały zawieszone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, Pana Premiera, że ulegają zawieszeniu, więc uzgodnienie tego studium nie byłoby prawnie możliwe w żadnej instytucji. A gdzie mówić o wyłożeniu, jak była sytuacja taka, że mieszkańcy muszą przyjść albo takim spotkaniu, gdzie reżim teraz został uwolniony, żeby Państwo to przedstawić. My też nie wiedzieliśmy, jaka będzie sytuacja. Udało się to studium zebrać do kupy, przeanalizowaliśmy wszystkie działki i teraz jest okres taki, że ten reżim jeszcze przed jesienią, daj Boże, jest rozluźniony
i mogą się odbyć wszystkie wyłożenia, konsultacje i uzgodnienia. Nie wiemy, co będzie na jesieni, w październiku, czy będzie taka sytuacja epidemiczna taka sama jak dzisiaj. Czy znów nie zostaną terminy zawieszone i ja nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, czy wszystko przebiegnie w porządku. My robimy jak najszybciej, dlatego skończył się ten czerwcowy, że ma Pani Urbańska przedłożyć. Jest lipiec, jest sesja absolutoryjna, jest informacja, że radni mają możliwość zapoznania się i radzenia nad studium. Żeby nie było takie, że my myślemy bez wiedzy radnych do uzgodnień, a radni mają do tego święte prawo, żeby radzić, żeby nad tym głosują. Oni biorą pełną odpowiedzialność. Dzisiaj na tym obradują, poprosili, żebyśmy jeszcze raz nad tym siedli za 2 tygodnie i siadamy. I ten tryb idzie, powołamy komisję urbanistyczną, pójdzie, jak już będzie wszystko, wszyscy radni będą pewni swojej decyzji, pójdzie do uzgodnień i wtedy będzie łatwo taką uchwałę o zmianie studium podjąć. Nic nie jest specjalnie opóźnione, ale było naprawdę mnóstwo wniosków ludzi zwykłych, prostych, którzy chcą dzisiaj się budować. I musieliśmy też ich wnioski uwzględnić i też chcemy im pomóc. I dlatego nie będzie interesu jednostki, tylko interesu też ogółu. I tutaj wszyscy myślę, że się na tym zgodzą. I proszę wierzyć, że nie robimy nic specjalnie, żeby komukolwiek zrobić na złość. Sytuacja wyszła sama, no niestety ja koronawirusa nie wynalazłem. Tak, ale też duży plus dla gminy kopalnie, nie tylko z Łąkoć, ale ogólnie inwestycje kopalniane, bo z tego nie ma kosztów gmina żadnych, tak? Tylko ma przychód. Ale my, jakby była to kopalnia, to okej, okay, ale nie wszędzie. Nie wszędzie. Nie, tak, nie, ale nie ogólnie, tak? Bo podatki z kopalniane są odprowadzane. A jak kopalnie się kiedyś skończy i nie będzie teraz kopalniane, to trzeba też mieć tego środowiska. No i wtedy z automatu gmina już nie będzie miała tych przychodów. Pytanie, tak? Samo panu to pytanie, dlaczego powstała kopalnia w ostatnim sezonie? I tak samo może paść, jak nie przeanalizujemy i nie przemyślimy. I radni tego nie przemyśleli za kilka lat, pytanie w stosunku do wójta Małeckiego, tak, czy do radnych, a co to za siedzieli i wszystkim dawali koncesję, co radni, chcemy to przeanalizować. Radni też powinni wiedzieć, że kopalnię zostawił są też, ja tam miałem przez 8 lat i przez 8 lat gmina żadnych złotówki nie dołożyła do dróg, które kopalniane rozwaliły, tak, samochody. W własnym zakresie to robiliśmy, wszystkie kopalnie, drogi remontowały. Ale tego nigdy nikt nie zgodził. Nie, pan radny z zostawy powiedział ostatnio na sesji w gminie, na radzie, czy to sesja była, już nie wiem, że kopalniane drogi, czy opłaci się kopalnie inwestować, bo kopalniane samochody rozwalają drogi. Ale to było takie plany. Ale to, żebyśmy tak w polemikę nie wchodzili. No ale to też jest prawda, no. Będziecie jeździć, będziecie niszczyć. No, nie trzeba wydawać. Nikt nie negował, że ktoś, że były, że rozmawialiśmy, były porozumienia, żeby coś powstawało. Wydawaliście własne pieniądze. Oczywiście, tylko że to jest symbioza. Wy też na tym zarabiacie. I my płacimy podatki, wy płacicie podatki, my też z tego korzystamy. Jak najbardziej, tylko mówię, radni muszą pewne rzeczy wyważyć i podjąć decyzję. Ja naprawdę nie wpływam na radę. Po to tutaj są, żeby... Po to macie właśnie możliwość takich argumentów, jak pan mówi, przedstawić, bo oni słuchają tego wszystkiego. Przez to ja radę też chcę przedstawić, że kopalnie inwestowały w drogi, że gmina nie robiła. Nie odbieram nikomu głosu, jak najbardziej państwo też nikt nie odbiera głosu i nikt nie odbiera głosu tym osobom, których tu dzisiaj nie ma, bo będą mogli spotkać. No to przecież z imienia, nazwiska się wszyscy prawie znamy. Spotka ktoś kogoś w miejscowości czy w Kurowie na Zakopach i wtedy powie radnemu, że ja się tego powiem. Bałem się powiedzieć tego na przykład publicznie, ale ci mówię teraz, argumenty swoje pola radny będzie to wszystko analizował. Radni podejmą na pewno decyzję. Łatwiej jest radnym podjąć decyzję nie z tego okręgu, bo patrzę na to obiektywnie. Radnej z Łąkoci, która jest od was, wasza krajanka, jest najciężej, chociaż będzie za głosem, sercem za wami. Wójtowi również, ale mówię, tak jak sędzia w sądzie, musi być bezstronny i niezawisły czasami. I wierzcie mi, że to jest ciężkie, żeby kogoś nie urazić i kogoś później obrazić. Decyzja kogoś... Zostawia z domem Puszową praktycznie do Olenkina, częściowo tam naprawiona, chociaż się rozwala, ale od Olenkina do Markuszowa została naprawiona przez kopalnię w okolicy. Tego nie neguję, ale też, że było prawdą, rozmowy też były trudne. No czemu? No, oczywiście, słuchajcie, każdemu dzisiaj trudno jest złotówkę wyłożyć, ale, a wyłożyć grube pieniądze jeszcze dlatego, gorzej. Dlatego jakby nie neguję,
tak jest, nie neguję tego, przecież nie powiedziałem nigdy, że tak nie było. Tak było, rozmowy były trudne, to może pan potwierdzić. My ciągniemy w swoją stronę, bo interes naszych mieszkańców jest ważny. Wy macie interes w przedsiębiorstwie, żeby też, wiadomo, że dzisiaj nie ma nic za darmo i nie jesteście firmami charytatywnymi instytucjami, więc my sobie zdajemy sprawę, że to jest symbioza. To pytanie, gdzie ta szala będzie, gdzie ta szala argumentów, na którą się przechyli. Nie mówimy, ja nie mówię nie, no naprawdę mówię. Dzisiaj powiedziałem Państwu argument taki, że najbardziej dla nas jest problemowe odszkodowania i to można oszacować, możemy, jesteśmy w stanie oszacować, no nie jesteśmy przygotowani, bo jakbyśmy zmierzyli, jesteśmy w stanie zmierzyć powierzchnię terenów zabudowy zagrodowej, pomnożyć przez metr kwadratowy, przez różnicę i tyle. 100 metrów długości, szerokości mamy w granicach 300 metrów. Czyli szerokość tych pól jest, długości wzdłuż drogi mamy 300 metrów długości, 350, a długości każde ma 100 metrów. 30 tysięcy metrów kwadratowych różnica, tak. Załóżmy, szczera, no nie chcę, bo to w granicach od 30 do 50 zł mamy przemnożone, wiemy jakie to są realne odszkodowania. Jeżeli spada wartość z 50 na 20 na przykład, albo z 50 na 15 za metr kwadratowy. To i tak 15 metrów, jeżeli chodzi o grunty rolne. To macie z tego trzeba liczyć 70%, na pewno nie, bo 70% ma po drugiej stronie też, tak? No, ale dlatego chcielibyśmy te 70% zobaczyć na papierze. No, nie, no to właśnie teraz do tego dążymy. Ci, co są po tej stronie, niech złożą pisma, że rezygnują z tego, tak? Na przykład, ale po to jesteśmy tutaj. I wtedy na tak, ale ja tylko wyrażam w tym momencie swoje zdanie, że to jako wójta nie zabezpiecza. Ale radni jeszcze będą głosować. Powiedziałem w pewnym momencie, że nawet 100% złożenie oświadczeń może nie przekonać radnych, bo przegłosują większością. To jest rada, prawda? Oni będą głosować, a może któryś radny, tak jak tu padło stwierdzenie, może postawić wniosek, żeby było tajne głosowanie i wtedy jak w 100% zagłosuje, to będziecie wiedzieć, jak każdy zagłosował, tak? To nie będzie wiadomo, kto jak chce głosować. To teraz pytanie jest do rady, czy mamy zebrać te podpisy, zbierać, czy po prostu jest światło zielone, żeby zbierać, tak? Każdy radny ma swoje indywidualne zdanie, tak? Ale głosowanie będzie musiał zagłosować nad tym, to też jest... To co z tego, że powie teraz radny, na przykład, że 9 radnych jest tutaj, 9 powie, że tak. To chyba opinia będzie tak, bo wszyscy radni zagłosują na tak, jak tak naprawdę głosowanie dopiero jak będzie to poddane. Będziemy wiedzieli, co się stało. No tak, tylko że teraz pytanie, czy tak, 9 radnych mamy, czy 9 radnych jest za, czy 8 radnych jest przeciwko, tak? No to wtedy wiadomo, że światła zielonego nie mamy. Ale może będzie miał przełożenie na tak. Ja może inaczej zadam pytanie. Czy dzisiaj radni są gotowi w radnych zadanie, czy jeszcze za wcześnie to jest? Znaczy można, proszę Państwa, popatrzmy tak prawnie, mamy akurat pana mecenasa. Państwo złożyliście wniosek. I ten wniosek jest, więc ten wniosek musi być rozpatrzony przez wójta. Wójt, tak jak mówi, przedstawi nam sytuację za i przeciw, prawda? Więc tu my nie możemy w tej chwili deklarować się, jak będziemy głosować, bo po pierwsze nie znamy wszystkich argumentów, a po drugie, no to po prostu musimy nad tym zagłosować. Nie będzie tak, że nie będzie głosowania w tej sprawie, więc no nikt Państwu nie zabrania różnych jakby działań, nazwijmy to uzupełniających, robić. Natomiast bo tak w zasadzie cały czas już w jednym punkcie jesteśmy i ja tak mówię wprost, że widzę, że Państwo przyszliście w gronie osób, które są jednoznacznie chcą tej kopalni, prawda? Ja pamiętam, tu pan mówił o tym, nie byłem wtedy radnym, o Kłodzie. I też tam było bardzo podobnie, że ci inwestorzy, jeszcze to były inne tereny, bo tutaj, tak jak u państwa przy tej drodze, no to rzeczywiście tylko ten Bakuty, bo gdyby nie ten Bakuty, to podejrzewam, że już to by się budowało przy tej drodze, bo jest to bardzo ładny teren. Natomiast w Kłodzie były inne sytuacje, tam ktoś mówił gdzieś za stodołami i tak dalej. No, ten, kto sprzedawał pole,
no to dobra, no to dawajcie ile max do tej stodoły, ale jak już jakiś następny sąsiad czy coś nie był zainteresowany i dopiero później ci ludzie, pan wójt przecież o tym wie, później oni dopiero zaczęli jakby być niezadowoleni i tak dalej, kiedy już, jak mówię, była musztarda po obiedzie, także... Bo tak naprawdę to nie chodzi o kopalnię, ma być czy nie ma być, chodzi o kasę za to ziemię, nie? Bo to cele są z górnej półki. No właśnie o to chodzi. Za działkę budowlaną tych pieniędzy po prostu jest popyt na ten, tej sumie. Na piach, więc też... Ja tego też nie negowałem od samego początku. Ja cały czas powtarzam, że najważniejszy jest dla nas interes nasz. Ja w tym momencie reprezentuję gminę, tak? I najważniejsze jest to, żeby jak najmniej po podjęciu decyzji pozytywnej dla was było negatywnych skutków dla nas. Wy będziecie się wtedy cieszyć, bo macie właśnie to, co pan powiedział, lepsze stawki, ale my musimy pieniądze na odszkodowania potencjalne gdzieś w przyszłości znaleźć, czyli kosztem budżetu, czyli kolejnych inwestycji gdzieś tam, gdzie indziej, mimo tego, że nawet będą wpływać pieniądze jakieś, no nie? Ale pytanie, czy to się będzie kalkulowało. Można argumenty podawać, tak? No, można za opłatę kwotę wyremontować drogę, zapłacić odszkodowanie, tylko pytanie, czy na wszystko starać. Czy nie będzie trzeba skądś brać? I jeszcze drugie, kolejne pytanie jest takie. Petycje były pisane przez zostawie, tylko tego względu przeciwko kopalni, bo ja chciałem kopalnię otworzyć, a to człowiek pisał, zostawia petycję, zbierał, chodzi po całej wsi, z tego, że ja od niego nie kupiłem gruntu pod kopalnię. I on teraz się chciał zemścić na tym, żeby na łokoci kopalni nie otworzyć. I chodzi, osobiście widziałem, jak zbierał podpisy. Zebrał podpisów 40, z tym z tych 40 podpisów było za kopalnią i przeciwko kopalni. I na pewno to trafiło, bo też rozsądny człowiek zostawia, jeżeli widzi, że nie ma przeciwko kopalni, podpisał się na tym piśmie i napisał, że on jest za kopalnią. Ale teraz jakby tłumaczę ten post. Jakby z mojej argumentacji nie było mowy w tym momencie o tym, że tam są budynki. Nie, jakby cały czas kładę nacisk na argument odszkodowawczy. Jeżeli pani urbanistka i przepisy prawa pozwolą w odległości od zabudowań najbliższych robić kopalnię, to my działamy na podstawie przepisów prawa. Jak można, to znaczy, że można, nie można, system zero-jedynkowy, nie można. I uznamy inne argumenty, i też nie mówię, że społeczne, bo takie też się bierze pod uwagę. Będzie głosowanie nad tym wnioskiem. Na dzień dzisiejszy argument, który najbardziej przeważa, to jest argument odszkodowawczy. My już byliśmy gotowi, jak jeszcze nie siedliśmy do planu, gotowi pewne zmiany zaproponować, ale plan jest uchwalony, w 100% pewny, obowiązujący. Ale jeszcze przecież radni też wiedzą, jak wygląda sytuacja. No, naprawdę przyjdzie taki moment, że ta decyzja musi zapaść. No, zapadnie ta decyzja. Na pewno zwiększacie szanse duże w mojej ocenie, jakby w ocenie wójta i możliwości złożenia wniosku do rady, żeby nanieść, bo wójt ma takie prerogatywy, żeby wnieść, mimo tego, że już przedstawiliśmy już plan, żeby wnieść zmiany. Jeżeli przekonacie mnie, że tych odszkodowań nie będzie. Jeszcze pytanie, czy mamy jakieś wnioski zebrać tych sąsiednich działek po drugiej stronie, czy jeszcze jakieś pisma, bo to jest też męczące zbieranie, bo tak, nie wszyscy mieszkają tutaj, tak? Mieszkają gdzieś po Polsce, tak, nawet za granicą też są. No i ciężko jest taką osobę gdzieś tam dotrzeć, żeby ona podpis złożyła i podpisała się na takim wniosku. Że musimy jeszcze coś zebrać, tak? Bo już to zbieramy, nawet pan sołtys zbierał już kilkanaście razy. A to wniosek ma być grupowy czy indywidualny? Panie, można? Bo ja myślę, że już chyba wszystkie argumenty przedstawiliśmy, także no jeżeli państwo macie jakieś istotne pytania, no to czekamy na te pytania. A jeszcze chcę zapytać, podobno działka, na której jest szkoła, była, została przejęta przez gminę.
Działka, na której jest szkoła, która była zakupiona przez naszych rodziców, została przejęta przez gminę potem. Skomunalizowana jest. Jest gminna. Wszystkie działki w każdej miejscowości są gminne. To jest działka wspólnot wiejskich? Słucham. Nie ma wspólnot wiejskich. A za, do wspólnoty zarejestrowaliście? W odpowiednim czasie. Nie zrobiliście tego i z mocy prawa przechodziły na własność gminy, ale tego nie dopełnili tutaj mieszkańcy, żeby przejąć wspólnotowo te grunty. I teraz jest sytuacja. Tylko to zawali wójt i sołtys i rada po prostu. Ja myślę, że między innymi pan też mógł pan tego powiedzieć, że trzeba to zrobić. Tak, tylko to trzeba było patrzeć na rękę każdemu, ale to niestety nie każdy. Działa budowana w czynie społecznym i cała działka kupiona przez wiek. Dobrze, ale tak może, na takie argumenty możemy cały czas szukać sobie, robić ping-pong. Równie dobrze gmina może powiedzieć w ten sposób, że przez te lata inwestowała różnego rodzaju środki finansowe, poniosła nakłady i chce od wspólnoty zwrot nakładów finansowych poniesionych na szkołę. I jaki ma pan argument na to? Czyli w Kurowie tak samo koszty zwrotów? Nie mówię, ja tylko mówię, że pan argument powiedział, że tak to można, proszę. Bo no już rozmawiamy o fakcie, który się odbył, no i tego się nie odwróci, prawda? Także, ale wracając do tej sprawy tej ewentualnej kopalni, prawda? No, ja tak podsumując to, no powiem takie, naprawdę bardzo trudno będzie mi jakoś podjąć tę decyzję, bardzo nie wiem, jakiś jeszcze bym chciał posłuchać opinii. Mogę tylko jakby swoje zdanie powiedzieć, że odnoszę wrażenie, że no ta jednak ewentualna inwestycja na zawsze zmieni tutaj tą warunki, które tu się mieszkają. I to, że może, nie wiem na ile, to, że może ten grunt wam się uda lepiej sprzedać, to podejrzewam, że reszta tutaj tego obszaru jednak teoretycznie straci na wartości przez takie sąsiedztwo, ale to są moje tylko jakieś takie przewidywania. Może będzie odwrotnie. Natomiast my jako gmina nie możemy kierować się tylko, tak jak pan mówi, zyskiem, bo pamiętacie, była propozycja w byłej piekarni, żeby była jakaś przetwórnia jakiegoś suszenia jakiegoś mułu węglowego czy coś, no to od razu protesty, no jak, no to przecież bez sensu, mimo że oni by też podatki płacili, by tam wyliczali, że może by jeszcze kogoś zatrudnili i tak dalej. Podobnie było na Olesinie, prawda, tam obok tego CPN-u, też ten inwestor chciał jakąś spalarnię plastików i też tam zapewniał, że wszystkie normy będą spełniane i tak dalej, prawda? Przepraszam, czy mogę słowo? Czy tak. Pan uważa, że kopalnia piachu będzie zanieczyszczać środowisko? Nie, ja nie mówię o tym... Prosiłabym nie używać takich porównań. Ale nie, proszę pani, ja naprawdę nie w tym sensie mówię, tylko mówię o tym, że ja jako radny nie mogę się tylko jakby pieniędzmi kierować, tylko muszę jakby mieć no, taką wizję. No, jeszcze raz na koniec powtórzę. Widzę, że państwo jesteście tymi osobami, którzy potencjalnie chcą, żeby tu była ta kopalnia. No, będziemy się zastanawiać. Nie wiem, ja takie odnoszę wrażenie poza panem, który pod tablicą, który no, wyraża swoje jakby przeciwne zdanie. Dziękuję bardzo. Ale kopalnia była też u pana muzyki w Kurowie. Jadąc obwodnicą po prawej stronie, przy śmietnisku jest kopalnia już nieczynna. Został tylko dół. Jadąc samochodem, widzi się tam dużo ludzi w lecie, którzy się opalają, tąpią i tak dalej. Na jesieni, na wiosnę wędkarze ryby łapią. Teren się zmieni dermantalnie, nie? Wszystkim odpowiada. Wszyscy szukają tej wody, jeżdżą, jest okej. Okay. Ale to nie jest ale to będzie podobnie. To nie jest legalne, bo to jest
wyrobisko ja popuszczalne. Ale prawo są oznaczenia, że nie wolno się kąpać i tam przebywać. I policja tam interweniuje. Ja nie mogę powiedzieć, że to jest argument dla nas. Argument nielegalny nie jest argumentem. Nie, dla nas. Powiedzieć, że środowiska na tym w ogóle nie traci. Ale dobrze, ale jest taka sytuacja. Argument nielegalny jest dla nas nie jest argumentem, bo my na to nie możemy pozwolić. Ale to nie jest argument. Znaczy nie, słuchajcie, możemy do jutra tak naprawdę. Nie, ale tamten teren, wie pan, jest inny, bo tamten teren, tam jest wysypisko śmieci, tam nie wiem, kilometr wokoła, nie ma żadnej zabudowy, prawda? To jest inna sytuacja, prawda? Także nie porównujmy takich jak tych. My, ja nie wiem, ja podsumuję swoją jakby refleksję o zebraniu z państwem. Ja rozumiem, że może nie wiem, no może zróbmy tak. Jeżeli mogę, panie przewodniczący, kto jest z państwa zdecydowanie za tym, żeby tu powstawała kopalnia? Możecie takie podnieść rękę? Kto jest zdecydowanie za tym? Ale tu nawet nie ma wszystkich właścicieli na zebraniu, tych działek. Bo mają siano i inne sprawy. Ale nie ma tych swoich przeciwników. No. Ale my nie słyszeliśmy głosów innych. Dlatego, szanowni państwo, ale my nie powiedzieć, żeby to mu zabroniliście, albo że kogoś nie powiadomiliście. Są osoby, które mogą, że się po prostu boją i ten czas dwóch tygodni będzie taki, że to pójdzie przez pana Waldka w internet. Spotkają się z przewodniczącym, z panią Zosią w sklepie, z panem Leszkiem będą rozmawiać i oni sobie wypracują swoje zdanie i nikt nie powiedział, jak zagłosuje dzisiaj, że będzie przeciwko. A na Bałtukach są też tam podkopani przekształcone tereny, to też to jest ciągnięte? Czy są przekształcone? Tak, były wnioski też. Jeżeli wnioski były do tym studium, to jest jasno powiedziane, wszystkie kopalnie oprócz tej rozpatrywanej tutaj są odrzucone. Wszystko, co zostało uchwalone wcześniej, nie za tej kadencji wcześniej, prawo nie działa wstecz, jest uchwalone. Każda zmiana na niekorzyść może skutkować tym, że tak jak tutaj mamy działki, tereny zabudowy zagrodowej, tak właściciel tych działek, który już ma kopalnię uchwaloną i byśmy mu zmienili na niekorzyść, może wystąpić do nas o odszkodowanie. I to jeszcze większe niż z działki zagrodowej. Ten kierunek na Borłowach miał być razem, był wnioskowany razem z Łukocią, tak? No to czyli to zostało odrzucone. Nieważne, my rozpatrujemy kierunki dla terenu, nie dla wniosku. Nie ma czegoś takiego, że jakby wniosek miałby pan, nie wiem, 10 nieruchomości w każdym innym miejscu gminy i byśmy dla każdego miał swój pomysł. To nie jest tak, że my wniosek akceptujemy, tylko indywidualnie każde ciało, każdy kierunek rozpatrujemy. Proszę, prawie kopalnie. Nie, ja mam problem z osiedleniem ulicznym. Osiedlenie uliczne. Lampa po wieczorze więcej nie świeci. Świeci. Dzwonię do urzędnika gminy, on mówi, że 2 tygodnie jest na remont. No i ta lampa świeci tydzień, 2 tygodnie. My czekamy na te 2 tygodnie, dzwonimy znów ponownie, czego nie jest naprawiona, później znów. Ona świeci 2 tygodnie, gaśnie. I znów teraz ostatnio, ponieważ że był remont, lampa nie została naprawiona i zrezygnowaliśmy. Czy ktoś po prostu gmina może zareagować w takim przypadku w tej sprawie? Ja może powiem tak. Ja może powiem tak. Oświetlenie na terenie gminy jest oświetleniem starym. Przygotowaliśmy wniosek o, może tak, wymiana oświetlenia starego. Ale pan posługa, niech pan uszanuje to, że komisja chce wysłuchać jeszcze wolnych wniosków, które pan zadaje. Bo ta komisja jest zwołana po to, żeby rozmawiać nad studium. Pani przyjechała z daleka i moglibyśmy tego nie rozpatrywać. Ale jak chce pan wysłuchać, uzyskać odpowiedź, to proszę uszanować. Gmina ma stare oświetlenie, wymiana na oświetlenia na LED to jest 3 miliony złotych. To są takie kwoty. Nas na to nie stać. Jedyną możliwością wymiany oświetlenia nowego na LED to środki unijne. Projekty były, konkursy były. Gmina w tym konkursie nie otrzymała, bo jest więcej chętnych niż pieniędzy. I teraz będzie nowa perspektywa. Będziemy starać się o środki unijne na wymianę oświetlenia na LED. I teraz jest taka sytuacja, oświetlenie jest stare, jest remontowane.
remontujemy na tyle, co możemy, na tyle, na ile jest nas stać i jest remontowane. I będzie nadal remontowane, dopóki jego nie wymienimy. Żeby wymienić, trzeba, żeby były pieniądze. I cały czas wracamy do tego. Nie możemy sobie pozwolić na wydatki nieprzewidziane, zbędne, albo takie, że odszkodowania wypłacamy, bo chcieliśmy komuś zrobić dobrze. Bo my mamy mnóstwo inwestycji, które są jeszcze do zrealizowania przed nami i tak jak pana lampa denerwuje, czy drogi, na to potrzeba pieniędzy. Bo nie ma dzisiaj nic za darmo. Można. No ja bym chciał trochę tak, no bo rzeczywiście dwa tygodnie to jest długo. A poza tym to jest jedna lampa, czy jest ta sama? Ta sama. No to ja nie jestem elektrykiem, ale no coś jest nie tak, że ta sama jasnie. Na miesiące nie podnosi. Nie patrzcie na mnie, nie patrzcie na mnie. Może wejść tylko zakład energetyczny. Jeżeli chce wejść inny elektryk niż zakład energetyczny, musi mieć zgodę i zapłacić za to pieniądze i żaden elektryk nie chce prywatnie wchodzić. Tu oczywiście, bo ja wręcz może nie namawiam do jakiegoś łamania prawa, ale no to tak chciałbym jakby w dobrej atmosferze to zakończyć, że może akurat uda się, że ta lampa przynajmniej na cóż możemy więcej zrobić, jak zakład energetyczny? Zbieramy zlecenia przez tydzień i co tydzień co wysyłane w ona już nie świeci 3 miesiące. Ale zakład energetyczny... Ta sama lampa i byli, bo cała strona nie świeciła i ja zgłaszałam do gminy, że oprócz tego, że po prostu jakaś jest awaria tutaj od sklepu do końca wsi i że ta lampa, która u mnie przy mieszkaniu przy 12 nie świeci, jest spalona żarówka i oni to naprawili, ale już tej żarówki nie wymienili. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie kopalni? Bo lampa to proszę pana. Przepraszam najmocniej, ale naprawdę, rozmawiamy tutaj na temat konkretny, przyjechaliśmy. Tutaj państwo radni też poświęcają swój czas i chcielibyśmy dokończyć temat tutaj kopalni. No myślę, że pana Pawła nie interesuje teraz żarówka, która nie świeci. Tylko... Ja powiem tak, już mógł pan się ze mną spotkać, jak idziemy normalnie porozmawiać. To jest takie szukanie w tym momencie jeszcze emocji, żeby w tym momencie to wywołać. Ja nie wiem, czego pan oczekuje, żeby osiągnąć tutaj na tym stół. Nie, ja nic nie oczekuję, bo nie myślę, ale to nie mogę inaczej. Przepraszam, do punktu 6 przejdźmy. To, co rozmawialiśmy do tego. Na pewno pan czy jeszcze są jakieś pytania do wójta, do radnych? Proszę bardzo. Przez teren kopalni przebiega droga. Co z nią będzie dalej? Która droga i jaki teren kopalni? Który jest miejscu? Na działce Sokołowskich. Droga zostaje. Droga zostaje, bo droga gminna jest. Chodzi o tą drogę na zostawie, czyli z tej strony za mostem, tak? Stronę zostawia Jarosław. Wolna kopalnia, teren jest kopalni do drogi gminnej. Między terenami zostawia, a łąkoci. Czyli droga działka gminna jest drogą i między drogą a kopalnią jest pas kopalny. Tak. Czyli tak między drogą a gruntami. A gruntami, kopalką. Czyli działka jest gminna nienaruszona i jest pas ochronny od granicy działki 4-metrowy, tak? To jest 3 metry, ale pas musi zostać 6-metrowy, tak? Czy jeszcze jakieś pytanie odnośnie tego punktu naszego 6? Czy rozmawialiśmy na czym tak dokładnie z tą kopalnią? Nie tak jak pan wójt powiedział, że czekamy na te wielkie większy procent pozostał, nie będący starać się o odszkodowanie. No to za jest, tak powiem. Za 2 tygodnie mamy komisję. Niestety też nie państwa zapraszamy. Myślę, że wtedy radni już nad studium wstępnie zagłosują i będziecie wiedzieć, jaka jest sytuacja. Czyli do tych 2 tygodni ten wniosek o tym, żeby było pisane, tak? Tak. Jak najwięcej. Jak najwięcej. Po prostu. I dostarczyć do. Czy są też może uchwalanie jeszcze zmienić w razie czego
czy to już tak, gminy, czy... To znaczy, tak jeżeli uwzględnimy, to obawiam się, że będziemy musieli znowu powtórzyć procedurę. Czyli to jest ten okres... Czyli musimy dać Państwu termin 2 tygodni, żeby jak najwięcej zebrali. Bo chodzi o to, że to, co zostanie już przez radnych jakby... wyjdzie spod ich głosowania, spod ich rąk, będzie wysłane do uzgodnień do innych instytucji. Każdy inny już dokument, gdzie naniesiemy jako zmianę, to już jest inny dokument. I może ktoś mnie zarzucić, że nie widział tego, opiniował co innego, a mógł w tej kwestii na przykład wyrazić negatywną opinię. Więc dlatego my mamy spotkanie dzisiaj, mieliśmy spotkanie, żeby radni nad tym radzili, żeby mieli czas, żeby się z tym wszystkim przeanalizować z własnym sumieniem. My przez 2 tygodnie służymy im pomocą, żeby im w razie czego wyjaśnić wątpliwości. Za 2 tygodnie jest komisja i myślę, że wtedy radni zaakceptują albo wywalą, albo coś dołożą, jakby stworzą ten dokument w całość, zagłosują, że wyrażają na aprobatę, żeby dalej procedura się rozpoczęła i pani urbanistka będzie z pracownikami dalej to uzgadniała, wysyłała i później zostanie wyłożone do opinii, tak, i można składać będzie wtedy swoje uwagi i protesty, tak? I to też jest etap, kiedy... Odnośnie za drogo tych działań, czy do tego wniosku możemy też dopisać, czy to już jest za późno na przekształcenie na teren kopalni, te kolejne działki, tak, co są za drogo? Czyli po przeciwnej stronie, tak? Znaczy wniosek. Jeżeli będzie to ujęte, że podpisy zbioru wyrażają zgodę, to jak będzie zmiana w tym planie, to... To wciągnąć. I wtedy nie trzeba... To tak się ładnie mówi, bo to w Pana oczach wydaje się logiczne, ale nie znaczy, że radni tak zagłosują. Jest taka. Ale jest opcja. Słuchajcie, może głośniej będzie, bo ci, co mieszkańcy są po tej stronie, będą deklarować się też sprzeciw. Ale nie znaczy, że radni, ja powiem tak, jakbym był radnym to będzie, nie znaczy, że radni będą chcieli stworzyć kopalnię po 2 stronach i stwierdzą, że za takim czymś nie zagłosują i panie wam nawet jeden wniosek, który macie po tej stronie. No to przez to teraz się pyta, tak, bo może będzie łatwiej. Ale ja nie mówię, panu odpowiedzieć, jak to będzie wyglądało. Dawniej, jak zagłosować, już zrobić to przez jakiś ukłon w stronę mieszkańców i miałbym zagłosować za dokopanie 6-hektarową, no to jedno, ale jeśli mając perspektywę z drugiej strony kolejna 6-hektarową, to już bym się zastanawiał mocno. To mam pytanie. Ilu mieszkańców liczyło choć i ile mieszkańców przybyło na dzisiejsze zebranie? Mieszkańców około 22 osoby. A wszyscy się podpisali? Ale Pani Zosiu, dużo mieszkańców pracuje przy sianie dziś. Z tego co ja wiem. Ale wie Pani, my przyjeżdżając tutaj, to przyjeżdżaliśmy do sołectwa Łąkoć, a nie do, że tak powiem, wybranej liczby osób. Ja nie wiedziałem, czy tutaj będzie, nie wiem, 200 osób, czy tutaj będzie 20 osób, tak? Jeszcze jakieś pytania w sprawie studium? Możecie rozmawiać, z radnymi, później i wszystko naprawdę. No nie, czekam na wiosnę. W takim razie zakończamy punkt 6, zamykam dyskusję, przechodzimy do punktu 7. Sprawy bieżące, wolne wnioski. Czy Państwo, Panie i Panowie Radni, mają jakieś wolne sprawy bieżące? Można? Proszę bardzo. Ja bym wrócił do lampy. Proszę bardzo, jeżeli ma Pan coś... Chodzi mi o program fotowoltaiki, co były podpisywane umowy. Czytamy na projekt podpisany. Umowa jest podpisana. Umowa jest podpisana. Jak sprawa wygląda? I teraz pracownik będzie przygotował się do przetargu na fotowoltaikę. I tutaj, żebyście Państwo... wydaje się, że to tak wszystko trwa. Ale my mieliśmy przetargi na różnego rodzaju... remonty w przedszkolu, na przetargi na dowóz dzieci, przetargi na drogę w Barłogach i to był ten czas, żeby ten przetarg był pod koniec wakacji przeprowadzony i pracownik się przymierza do niego, żeby w tym momencie ten przetarg jakby ogłosić i puścić i już się przygotowujemy do przetargu na wywóz nieczystości, czyli odpadów komunalnych, co dzisiaj Rada również obradowała na komisji.
No kiedy ta inwestycja jest przewidziana, tak mniej więcej? Na przyszły rok. Czy jeszcze jakieś mamy pytania? No, ja mogę. Proszę bardzo, pan co? To jest zawsze. jeszcze sprawa jest drogi na pożarnicy. Państwo z pożarnicy, no chyba jest znany problem. Tu w imieniu pani radnej swoim chciałem zaprosić radnych na wizję lokalną, jeśli ktoś jest zainteresowany z radnych, zobaczyć jak to wygląda. Przejechać się, zobaczyć. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że sprawa pożarnicy jest nam znana. I podjęliśmy na tyle, co nam prawo pozwoliło, podjęliśmy rozmowy, negocjacje i przedstawiliśmy możliwość wydzielenia i odkupienia gruntów. Właściciele nie wyrażają zgody. No i niestety to jest taka sytuacja. Jedynie teraz kancelaria rozpatruje przywrócenie posiadania i służebność drogi koniecznej, jeżeli chodzi o sprawy sądowe. Więc jeżeli nie dogadamy się, to idziemy na drogę sądową. Znaczy można, jeśli można, bo tak. Może zakończmy tą część formalną, żeby pani projektant już mogła sobie... Ale pan pani projektant jak najbardziej może, bo konkurs jest zamknięty. No, natomiast co do tej drogi, to z kolei no, wydaje mi się, no pan sołtys, no nie wiem, jesteście państwo częścią Łąkoci, nie wiem na ile jakby bezpośrednio to was dotyczy. Natomiast pierwsza rzecz to chciałem powiedzieć, że pani radna Durak-Dados nie mogła, po prostu w pracy, musi być w pracy dzisiaj i tam jakieś urlopy są i tak dalej, ona ma taką pracę, że musi tam jakieś analizy robić i po prostu mimo jej jakby no próśb i nalegań nie dostała od przełożonych zmiany pracy, także jakby ją usprawiedliwia. Mogę tak, bo ja nie lubię tak czasami, dziwi mnie ta sprawa, to tak bym powiedział. I wydaje mi się, że no nie wiem, no niektórych rzeczy jakoś mi trudno zrozumieć, a jest tak, że to przez ileś lat tak było. My jako gmina z kolei mamy wielki problem, bo z jednej strony jest praktycznie jeden właściciel, z drugiej strony są działki leśne, wąziutkie tam na 4-5 metrów, na których każdych jest iluś tam z właścicieli. Więc gdyby próbować, jak to mówiąc lapidarnie, wejść w las, to trzeba by uzyskać, skontaktować się, nie wiem, może ze 100-120 osobami i uzyskać od nich albo, nie wiem, 5 zł im za jakąś tam jedną ileś tam metra tego lasu, no ileś to obsługi, ileś tam aktów i tak dalej, więc to po prostu jest no, bardzo trudne do osiągnięcia. A no tyle mogę w tym temacie powiedzieć, a rzeczywiście jak ktoś ma samochód, to podjedźmy, zobaczmy jak tam ta droga. Ja też się dziwię, bo przecież państwo radni i sesje są nagrane świadkami. Dogadaliśmy się naprawdę, wiele wyprowadziliśmy dróg i gruntów w ostatnim roku. Z wieloma osobami trudnymi, które uchodzę za trudne, udało się to rozmawiać i nigdy nie było sytuacji takiej, że chcieliśmy kogoś gdzieś wyrolować, bo zawsze proponowaliśmy bardzo dobrą stawkę za ar gruntu w przeliczeniu na hektar, to nawet do 150 tysięcy za hektar. Również koszty podziału, koszty wydzielenia i naprawdę wiele rzeczy udało się prostować, na pożarnicy niestety się tego nie udaje. I też tutaj poszedł i tutaj też taki przekaz, że wiele osób również oddawało za darmo działki, za co jestem w imieniu gminy wdzięczny. Powiedzieli, że zgoda buduje. Bez woli właścicieli niestety nie uda się tego zrobić. Jedyna sprawa to sprawa przywrócenia posiadania, sprawy sądowej i naprawdę
trudnych sytuacji, ale to są takie rzeczy nieprzyjemne. Na pewno jest możliwość, jest cały czas, a to możliwość dalej deklaruje, dogadania się, wyprowadzenia, tak żeby czy w sołectwie u was, czy w ogóle nie była jakaś zgoda. Ani jakieś takie... Tak jest. To teraz jak macie chęć się przejechać, możecie radni sobie zobaczyć miejsce, gdzie jest kopalnia, miejsce, gdzie jest droga.